Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony ja, czyli Hizashi. Jesteśmy oczywiście w Farmingu 17 na mapie Factory Farm Map 1.5.2 na moim prywatnym dedyku z serii, oczywiście już Wam dobrze znanej, czyli na wujkowym gospodarstwie oczywiście, albo wujkowe gospodarstwo. W każdym razie opis serii macie i tak w nazwie filmu, więc sobie to możecie sprawdzić. No i oczywiście nie jestem dzisiaj sam. Jest ze mną oczywiście Morfeusz. Jeszcze pewnie się Wiktor gdzieś pojawi w międzyczasie. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że dzisiaj się jeszcze pojawi. A oczywiście ja tobie daję teraz, Morfeusz, głos, bo pewnie ty będziesz miał dzisiaj pewnie jakąś tam większą listę zadań, którą będziemy dzisiaj robić. Ojejku, ja trochę jestem trochę do tyłu, tu trzeba by Wiktora zatrudnić teraz jako lektora. Dobra, to ja ci powiem tak. Na pewno będziemy musieli zająć się fabrykami, bo trzeba będzie zobaczyć, co z fabrykami. Ale szybkie wprowadzenie dla Was, moi drodzy widzowie. Jak widzicie, trwa zasiew na 12. Tam leci soja. Pole numer 6 i pole numer 7 rośnie. Dziewiątka dopiero została zebrana. Jedynka zebrana, dziesiątka zebrana. W sumie wszystkie te pola, które widzicie na fioletowo, są zebrane. Zostały tam co najwyżej słoma do zebrania. Jak nam starczy czasu, to może się jeszcze tym też dzisiaj zajmiemy. No oczywiście trzeba będzie u zwierząt standardowo posprzątać i wiadomo, wywieźć zwierzątka na handel. Powiedzmy, że na handel, bo tak to można nazwać. W tym wypadku mam to oczywiście na myśli mięsko. No i oczywiście, moi drodzy, plan jest taki, żeby ruszyć z pracami, które może nam się uda dzisiaj zrobić, może nie. Mianowicie trzeba by było na polu 22 zrobić, moi drodzy, dalszy ciąg prac z zasiewem drzewek. Ale myślę, że to sobie zostawimy na inny czas. A póki co spajmiemy się dwoma podstawowymi pracami, czyli fabryki plus transport do fabryk plus oczywiście zajmiemy się, rzecz jasna, wspomnianymi zwierzętami. No i oczywiście plan jest też taki, że jak nam się uda, będziemy mieć chwilę czasu, to też puścimy pracowników, żeby posiali nam na tych polach, które są aktualnie zebrane. Ponieważ jak wiecie, moi drodzy, kupiliśmy ostatnio kilka nowych ciągników, które były pokazane na kilku odcinkach i póki co ta sprawa właśnie się, że tak powiem, te sprzęty się właśnie nam tutaj oczywiście pojawiły i już nam oczywiście pracują i zarabiają na siebie. Dobra, Maseja. Tak. No ostatnio był Masej. Z ostatnich maszyn, które zostały dodane, to był Masej. To faktycha. Było tak. Tak, tylko że go teraz zaprzągłem do siewnika. Dobra, to niech leci z siewnikiem. A gdzie lecisz? Na które pole? Na 18. Tak. Dobra, to bierz go na 18. Bierz go na 18, ja malucha odstawię do garażu, tego, na którym Wiktor jeździ. Będę na 18 milet. Dobra, to niech leci milet na 18. Ja będę krążył z wodą dwoma skaniami naprzemiennie. No i oczywiście w międzyczasie będę woził jeszcze inne rzeczy, tak? Dlatego tu jedna skania stoi, zaraz ją zgarnę, tylko malucha odstawię. Poza tym, moi drodzy, jak widzicie, jest nowy update tego malucha. Ten update oczywiście sam zrobiłem. Jestem z tego dumny jak prosie w maju. Przed uniknięciem uboju, oczywiście mówiąc tak dość żartobliwie. Czyli jeden z moich tekstów takich, powiedzmy, trochę drętwych. Ja się oczywiście z tego śmieję, bo moi drodzy, kiedyś słyszałem taki tekst, że szczęśliwy jak prosie w maju. I zacząłem drążyć temat i doszedłem do wniosku, że chyba chodzi właśnie o uniknięcie uboju. I stąd ten cały tekst się wyklarował. A co do tego malucha, moi drodzy, udało mi się naprawić kamery i lusterka. Przestały się wreszcie poruszać. W momencie, kiedy my szybko jedziemy, one cały czas są w tym samym miejscu i nic się z nimi nie dzieje, moi drodzy. Po drugie, co ten JCB tu robi? Czyżbym go przywiózł na główną? Patrz, mam sklerozę. Bo ja go ostatnio zostawiłem u zwierząt, jak paliwo woziłem. No nie wiem, to już to było Wiktora. Znaczy nie, może ja po prostu nie zarejestrowałem tego, że wiesz,
że wywiozłem tego JCB-ka, nie? Z powrotem. Może też tak być. Może tak być, bo ja jak robię kilka rzeczy naraz, to potem nie pamiętam o tym, nie? No bo tak przeważnie jest, jak robisz parę rzeczy, to o tych niektórych ważnych rzeczach zapominasz, a robisz te mniej ważne. Dokładnie, dokładnie, słuchaj. Tym bardziej, że teraz ostatnio zaprzątałem mi głowę naprawy laptopów, słuchaj. Teraz ostatnio jednego laptopa na serwis oddałem. Będzie mnie to kosztować prawie 200 wymiana głośników w tym laptopie. Coś chyba, no ponad półtorej, bo koleś mi gadał coś, jak dzwonił do mnie z serwisu dzisiaj, to coś gadał, że około 1,5 stówy będzie mnie to kosztować. Wymiana głośników w takim laptopie starym, wiesz, kupiłem sobie laptopa. Dość starego, takiego używanego. Skubaniec miał, wiesz, trzeszczące głośniki. Je wymieniłem przy okazji. Dobra, maluch odstawiony, niech tu sobie stoi. Bo tu jest teraz ich garaż na maluchy. Koło tamtego JCB-ka. Specjalnie tam zrobiłem ten garaż, żeby, wiesz, nie trzymać ich tak na placu, nie? Pod chmurką. Tak, żeby nie stały pod chmurką. Choć w sumie można by powiedzieć, że to jest o kandydę rozbić, bo wiesz, jak tu jest z deszczem. I tak, tak pada przez wiatr i tak. Pada. No właśnie. I tak pada przez wiatr i tak, więc to jest w sumie o kant tyłka rozbić. Równie dobrze moglibyśmy trzymać wszystkie sprzęty na polach i tylko przenosić je między polami i wyszłoby na to samo. Jakby dobrze, nie patrzeć. Jak się spada, to by cię umyły wtedy. No dokładnie, tu się z tobą zgodzę. No ale wiesz, generalnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że no trochę lipa z tym, nie? Jakby nie patrzeć, trochę lipa. Aha, słuchaj, mamy trochę tabaki jeszcze? Bo ja jak tam byłem wczoraj chyba, czy przedwczoraj byłem w fabryce, tam gdzie się robi, w Marlborasach byłem, czyli w fabryce Marlboro, to tam, moi drodzy widzowie, brakowało trochę tabaki, żeby tam do pełna dołożyć. Poza tym i tak będę musiał tam pojechać, żeby odebrać lighty, Marlboro lighty, ponieważ tam, moi drodzy widzowie, produkcja stoi w tym momencie, ale zanim odbiorę te Marlboro lighty, to muszę uzupełnić składniki. Tak to wygląda, jeśli chodzi o to, co się tam dzieje. Tak samo muszę dowieźć resztę składników do fabryki Jacka Danielsa, bo ostatnio tam byłem, tam tylko palety zawiozłem. Poza tym tam też produkcja stoi, Morfeusz, ponieważ tam jest wszystko, tam jest zapełniony już ten, no wiesz co, jest zapełnione, no tym produktem, nie, tamto miejsce, gdzie się to gromadzi. Cały ten trigger tam już doszedł do 100%. Jak patrzyłem, to już mi się potem grać nie chciało, bo to już późno było. Już mi się nie chciało grać, no już mi je dobra, smolet. A gdybyś ty wiedział, jaką grę ja ostatnio upatrzyłem, upolowałem. Zapłaciłem z DLC, słuchaj. Z DLC zapłaciłem coś 75... Czekaj, około 95 zł zapłaciłem za tą grę na Steamie. Zaraz ci powiem, co to za tytuł. I żeby było śmieszniej, podobno sponsorowało to Discovery Channel. Żeby było ciekawiej. I to jest gra, która się nazywa Diesel Brothers, czy coś w tym rodzaju. Podobno słyszałem, że to jest gra na podstawie właśnie jednego z seriali Discovery. Powiem tak, fabuła tej gry jest prosta jak budowa cepa. Coś podobnego do House Flippera i do My Summer Car, czyli w moim wolnym tłumaczeniu chodzi o kupno samochodów, ich remontowanie i sprzedawanie. W wolnym tłumaczeniu o to chodzi. Do tego słuchaj, w tej grze masz też coś takiego jak zlecenia, które możesz potraktować jak samouczek, czyli robiąc to zlecenie, jakby uczysz się nowych rzeczy. Ale ja, żeby było śmieszniej, słuchaj, zlamiłem. Na dzień dobry zlamiłem w tej grze. Przyszło mi do wymiany CPU do silnika w jednym ze zleceń. Ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie to znaleźć, słuchaj. Obejrzałem jakiś filmik na YouTubie, gdzie koleś rozbierał karoserię, nie? Żeby wyciągnąć CPU. A w tej grze, wiesz, jak to zmalowali? Tak. Że trzeba albo wymontować silnik, albo całą budę,
żeby się dostać do CPU. Ojej. Ale Buda jest zajebiście zrobiona, słuchaj. Siedzi na 6 śrubach, 6 albo 8 śrubach. Jak wykręcisz je i rozbierzesz cały czud. Czyli wiesz, oświetlenie, grill, musisz zdjąć i maskę oraz drzwi boczne, nie? Jak to ściągniesz wszystko, odkręcasz te 8 śrub i schodzi cała karoseria. Wszystko, łącznie z całą, nie musisz żadnej elektroniki, nic wykręcać. Tylko śrubki odkręcasz. I ta gra jest, słuchaj, tak prosta, że w teorii oczywiście, no wiadomo, po zapoznaniu się z grą podejrzewam, że nawet dziecko byłoby w stanie sobie z tą grą poradzić, bo to jest naprawdę dość uproszczone. No ale wiadomo, trzeba jednak coś tam wiedzieć o mechanice, tak? Ja na przykład o silniku nie wiem nic, bo ja nie jestem mechanikiem, nie? Bo to jest tam oparte, ale po ostatnim patchu powiem ci, po ostatnim patchu wiesz co dodali? Dodali to, że jak bierzesz śrubokręt, to ci pisze jaką śrubkę odkręcasz. Od czego? Po prostu od czego? Że na przykład ta śruba jest od karoserii, ta jest powiedzmy od rury wydechowej, ta jest na przykład, nie wiem, od kolektora dotowego, albo nie wiem, tamta jest powiedzmy, nie wiem, od chłodnicy dajmy na to, nie? Wszystko jest teraz opisane w najnowszym patchu. Ale powiem ci, spieprzyli tą grę. Strasznie przycina. A ja wiesz, wziąłem domyślne ustawienia graficzne. I po tym nowym patchu mam tak, że jak stoję przy jakimś obiekcie, nie wiem, na przykład jakiś stojak na coś, nie? Czy tam na przykład na pistolet do malowania albo do piaskowania, bo tam też masz piaskowanie, masz malowanie, masz naklejki, wszystko jest, nie? Generalnie rzecz biorąc. Z tymi autami można zrobić cuda. Słuchaj, od wczoraj, słuchaj, tą grę tłukę i przetłukłem wczoraj do 22 praktycznie pół dnia. Ojej. Ale powiem ci tak, po zrobieniu kilku zleceń, zrobieniu całej karoserii samochodu, został mi tylko silnik i szczerze powiedziawszy, jak zrobię ten silnik, to już nie będę miał po co do tej gry wracać. Tak ci powiem. Moje zainteresowanie tą grą już praktycznie zmalało. Teraz już nie mógłbym zacząć. Znaczy, tu chodzi o to, że po prostu to, co mnie ciekawiło w tej grze, już po prostu zrobiłem. I problem polega w tej grze z tym, że w zasadzie tak jak z House Flipperem. Jak już raz coś robiłeś, próbowałeś, nie? To w zasadzie o to się praktycznie powtarza w co drugim, trzecim zleceniu. To samo z samochodami. Jak kupujesz jakieś auto, żeby je zrobić, one są w różnym stanie. Za różną kasę, wiadomo, nie? Ale zazwyczaj część tych zadań, które musisz i tak zrobić, się powtarza. Ale za to zajebiście zrobili, znaczy zajebiście pod kątem uproszczenia zrobili, słuchaj, odkręcanie śrubek. Masz normalnie po prostu wkrętak automatyczny, nawet końcówek nie musisz zmieniać. Przynajmniej na tym patchu, na którym jestem. Siema Wiktor, siema. My już jesteśmy na nagraniu, więc witaj od razu na nagraniu. Jak no masz to chwilę, witajcie to na... wszyscy widzowie. No to wbijaj na serwer. Ja zacząłem właśnie, Wiktor, tak cię wprowadzę w temat, zacząłem gadać o grze, w której tłukę od dwóch dni. Którą tłukę od dwóch dni, słuchaj. Farminga? Nie farming nie, słuchaj. Znalazłem taką gierkę, ja to już mówiłem na tym, Diesel Brothers, znajdź sobie coś takiego. Diesel Brothers Car Mechanic Wiem, Simulator. O co chodzi. No, o co chodzi. Grałeś w to? Nie, no nie, no Mafia Solec i Mr. Adamo nagrywają właśnie z tego teraz serias na swoje kanały, jeśli się nie mylę. Znaczy wiesz co, ja ostatnio jak patrzyłem, to widziałem tylko Luxora i kilku zagranicznych, bo ja to oglądałem trzy dni temu to oglądałem, także tak to wyglądało. Fajna gierka naprawdę. Słuchaj, to jak już tak wbiłeś, to możesz tak pi razy drzwi wprowadzić resztę tego, co ja pominąłem przy wstępie, czyli tego, co ostatnio było tu robione, bo ty ostatnio tutaj grałeś, ty ostatnio tutaj klepałeś kasę, że tak powiem. Więc jesteś jakby bardziej na bieżąco niż my obaj z Morfeuszem. No nie wiem, no pola są wszystkie zebrane i teraz siewy lecą, jeśli się nie mylę.
No prawie wszystkie, A bo jeszcze przecież została ta. słoma na 19 jeszcze została, ale to się Tak, ogarnie. A tak słoma. to. No Zostało słoma. jeszcze pół 22 do zasiania tymi drzewkami. Trzeba będzie No to właśnie. poletko, co ostatnio żeś wyciął. Wyciąłeś Tak, wszystkie drzewa w skarczować. pioli, tam trzeba te pięki pozbierać i trzeba będzie zrobić ten. Trzeba będzie tam też drzewa zasadzić. I na to No byśmy musieli właśnie. chyba 3 odcinki poświęcić. No Żeby to zrobić niestety. oczywiście na Poczekaj, odcinkach, ale poczekaj, to. Wiktor zrobi to w jeden dzień. Nie, Wiktor nie ma aktualnie tyle czasu. Nie, nie, A bo właśnie mnie. przypomnij, właśnie Morfeusz, ja myślę, że po wczorajszym, co się wczoraj wydarzyło, jak ja nie miałem dostępu do serwera, ja myślę, że damy konto na dedyku Wiktorowi, żeby w razie czego mógł zresetować serwer, jakby coś się zesrało. Co ty na To to? jasne. Ty awansuję. Tak, dostaniesz, słuchaj, bo po wczorajszym, jak ja odczytałem SMS-a dopiero o 15, a ty do mnie pisałeś o 10, no to trochę bez No. sensu, żebyś nie miał dostępu do tego. Żebyś Co? mógł zresetować serwer, tylko tak jak mówię, no nie chciałbym, żebyś tam jakieś ustawienia zmieniał. Żeby to było, Dobra, dobra. żebyśmy po prostu nie mieli potem kłopotów z biciem. Ja ci to potem po odcinku wszystko wyślę, bo ja to mam w pliku tekstowym. Bo konto już Dobra. jest, tylko muszę ci hasło wysłać. Spoko, nie ma problemu. Żebyś mógł sobie tam w razie czego mógł wbić na te WebUI, z którego mody pobierałeś i tam zresetować grę, bo po prostu czasem tak się dzieje, że dobrze wiecie, moi drodzy widzowie, że czasem tak się właśnie dzieje, że po prostu gra po prostu dostaje, nie wiem, głupawki albo czegoś i nie można ogarnąć tematu, o tak bym to ujął. Dobra, ja potrzebuję teraz kukurydzę i coś jeszcze, ale nie pamiętam co. Dobra. Bo będę leciał, słuchajcie, do fabryki Jacka Danielsa. No ten jak zwykle w swoim żywiole. Tak, alkohole. Nie no, żartuję, bo ja aż tyle alkoholi nie piję w realu. Tyle. Nie, poważnie mówię ci, ja głównie piwo piję, nie? Głównie. A Jedynym piwo to nie alkoholem to. alkohol? Ale mówię, że nie aż tyle, nie mam tu na myśli takich wysokoprocentowych alkoholi. Tutaj u mnie No. ostatnio, zwłaszcza jeszcze za czasów jak pracowałem, to tak było, że ja po prostu głównie to takie, wiesz, cytrynowe jakieś, zwłaszcza jak ciepło jest, nie? Przy upałach, to wiesz, biorę takie cytrynowe, a to wiadomo, to albo jest niski Uwaga. procent alkoholu, albo praktycznie w ogóle bezalkoholowe, nie? No to Albo też nie jest. dziewczynka jedzie. Tam. Więc to też nie jest, jakby to ująć, jakiś wielki ten. No, ale w sklepie tego nie zrozumieją, niestety. Ale czego? No tego, że piwo to nie alkohol praktycznie. Znaczy to wszystko zależy, wiesz, od czego? Od Od tego, sklepowej. jak organizm człowieka reaguje na tego typu napoje. No to od No. tego zależy. Bo te zabezpieczenia, które wprowadzone są ustawami, tak myślę, to jest właśnie zabezpieczenie przed tymi, którzy mają problemy właśnie po alkoholu. Czyli wiesz, alkohol na nich tak negatywnie wpływa, że no wiesz. No wiem, no ale są, znaczy, bo według mnie to jest trochę durne, ale to jest pojęcie nastolatka, który nie może kupić sobie legalnie alkoholu, to więc też, ale to jak jest człowiek mądry i wypije raz za dużo, to już będzie wiedział, że z tym nie może przesadzić, to też wiesz. No, ja na przykład tak mam, że ja już raz przegiąłem pałę, można tak złośliwie powiedzieć, i już wiem, że jak wypiję o to jedno piwo za dużo, ja to liczę na piwa oczywiście, nie? To wiem, jakie mam z tego skutki, wiem, co mnie czeka i wiem, jak to wygląda, także no, wolę z umiarem. Choć Ale wiesz, ciekawe, bo jak sobie wypiję, wiecie, mocniejszego procenta, ale tylko z kieliszka, no to w sumie opały mam podobne, ale zazwyczaj chce mi się spać. Tak to wygląda. no, Po prostu. właśnie to Chce mi jest. się po prostu spać. No wiadomo, toaleta, te sprawy i spać mi się chce. I nic więcej. A jak Jak dobrze wiadomo, to też jak zmęczony po wypiję z imprezie, umiarem, to. nie? Wiadomo, jak wypiję z umiarem ten alkohol, a nie że wypiję
cztery flaszki wódki na przykład, nie? No bez przesady. A nawet wątroba moja by tego pewnie nie zniosła. No a my, moi drodzy, dojeżdżamy właśnie do tego. No, do Marlboro. A myślałem, że do źródełka. Nie, nie, teraz. Zależy czego, albo z czym. No właśnie. A, bo ja pomyliłem drogę. O cię, panie. Moja wina. Pomyliłem drogę. Ale no, nie ma tego złego. Nie ma tego złego na. O Jorgusiu. Za. A właśnie, no mam nadzieję, że Jorgu się pojawi jeszcze w tym tygodniu, bo pisał, że miał się pojawić. Wczoraj ktoś był na tym spiku, słuchajcie, koło 17, wbił na minutę, siedział w starcie i wyszedł. Nawet nie miał niku ustawionego. Był tylko zwykły team speak user, więc nie wiem nawet, kto to był. No, nie wiem, nie wiem. No właśnie, ja też nie. No dobra, już też zlamiłem, bo mogłem pojechać. A nie, dobrze pojechałem. Gdzie ty jedziesz? Chłopaki, bo miałem pojechać do Jacka Danielsa, a i tak muszę pojechać ty koło fabryki Marlboro. Nie, no nakręciłem, słuchaj. Ja tylko na trawniku nakręciłem, przez pola nie jeżdżę. No chyba, że jadę na pole, to jest inna sprawa. Wiadomo, odebrać plony, nie? Wiadomo. No, a tak staram się jeździć po drogach. Chociaż nie wiem, czy zauważyliście, chłopaki, bo widzowie pewnie już niektórzy zauważyli, ale te PDA, które mamy na dole, one nie pokazuje dokładnie pozycji. Jest niedokładne niestety, te PDA mapy. Znaczy, polega to na tym, że droga mapa jest w innym miejscu, nie? Niż faktyczna pozycja tej drogi. Ona jest jakby lekko przesunięta. No może przy skali w mapie się pomylił. No to jest jeszcze od Mavericka Multifluid, więc pewnie Maverick też się walnął albo uznał, że dobra, może być, nie? Bo tak też mogło być, że mu się nie chciało z tym dłubać. Bo ja szczerze mówiąc nie wiem do końca, jak się robi PDA do tej map, do takich map. Nie mam pojęcia, jak to się do końca robi, więc może uznał, że za dużo byłoby z tym kopania i tego nie poprawiał. No. No bo w sumie mniej więcej lokalizacji w miarę dobrze pokazuje. To, że tam jest to, no można powiedzieć o te, nie wiem, 2-3 metry przesunięte w dół, to jest tam kij z tym. To, że o metr nie chodzi. Krzywo no, prosto. Dlatego mu się nie chce tego ruszać pewnie, no. Znaczy ja powiem tak, no, co by nie mówić, mapa jest dobrą mapą, no. No i ci powiem, no to. Mimo wszystko jest to dobra mapa i no, nie widziałbym sensu, żeby ją zmieniać. A co do tej mapy 2.6, tak by the way, to dopiero ruszają prace nad tą wersją mapy. Wyszło dopiero, czekaj, 2.4.4 albo 2.4.2. Tej mapy, na której gramy. Mhm. No ale ci powiem dużo jest takich map, na które właśnie... Takich multi. Znaczy Multifruit, takich dobrych map. Ja grałem jeszcze na. Boże, na B miała nazwę. Za chwilę. Chwila. Ja tą nazwę za chwilę odnajdę. Ja grałem jeszcze w 17 na mapie. Chwila, moment. W Hofbergman. Kojarzysz? Hofbergman, słyszałem o tej mapie, ale nie grałem na niej. No, ona też tylko była. Tyle co słyszałem o niej. Jeszcze była Nordfriesische Marsch. Ale ta mapa taka. Ma tam porąbane pola, jeśli chodzi o pracowników. Tak, bo one z klina szły tak z boku i te, ci tak, pracownicy tak, na wprost tak. Się przecinali poza, i... Poza tym powiem ci szczerze, mnie się układ gospodarki nie spodobał, to swoją drogą. Bo tak Hofbergman. Może by ta mapa była właśnie jako mapa na, te, na naszym dedyku. No tak by to generalnie wyglądało, natomiast no... powiem tak, no ta mapa ma wszystko, co jest ok. Jedyne, co by się tylko przydało, to oświetlenie na głównej gospodarce w wiatach. To by się przydało, ale... Ja nie bardzo wiem, jak je zrobić,
A jak pisałem o to do autora mapy, to stwierdził, że mam mapę zaupdate'ować. No po co to? Żarówkę wkręcić. No, listwę taką domontować, dlatego olałem temat, nie? Dlatego olałem temat i uznałem, że wiesz, nie będę się, a w sumie wiecie, bo to i widzowie też, nie? Że nie będę się z tym pierniczył i oleję sprawę, bo to jest bez sensu. Zawsze jeszcze wiecie, co możemy zrobić. Możemy pójść na łatwiznę, tylko że ten mod niestety przycina i to jest problem. Widziałem moda na postawienie latarni, która potem, jak ją postawisz odpowiednio blisko wiaty, to świeci w wiacie. A nie, co będziemy zdawać. Ale to jest takie trochę do dupy, jeśli chodzi o to, jaki to jest mod, więc szczerze powiedziawszy, nie widzę sensu, żeby go zastosować. No, no. Ale ja, że tak na upartego mówię, że można byłoby to zakosnąć za tego, jakby to, jakbyśmy mieli ból tyłka o to oświetlenie, nie? No, ale nie jest drogi. Noce w tej wersji farminga to nie są takie ciemne. To zależy, słuchaj, bo na przykład Jorgu, nie wiem, co on zrobił ze swoją wersją gry. Ale on miał moda na ciemną noc, chyba. Chodzi ci pewnie o Real Night, właśnie też mi się tak wydaje, że chyba miał tą modyfikację, bo u niego po prostu nic nie widać. Jak grałem u niego na multi na 17, to jak była nocka, to zawsze go prosiłem, żeby przewijał, bo ja nie byłem w stanie u niego grać. No właśnie. A to w ogóle co do kabli, już trzeci raz po tym moim remoncie, tym małym mojego ciągnika, tego 1224, już trzeci raz nic nie ma z tyłu. Znaczy w sensie ani w przyczepie migaczy, ani świateł, ani niczego, ani stopów, ani niczego. Już trzeci raz cały tył mi, nie wiem co się dzieje i muszę chyba kabelki rozbierać od nowa. Musisz pociągnąć nową wioskę, bo pewnie popaliłeś. Pewnie są źle podłączone i popaliłeś, podejrzewam. Już... A żarówki sprawdzałeś? No, już drugi raz te żarówki wymieniałem i drugi raz jedną wiązkę ciągnąłem, bo widziałem, że faktycznie jest spalona. Spalone a reszta były. Była spoko. I teraz, żarówki i były spalone, czy nie? Nie, nie były właśnie. To znaczy, że gdzieś prądu nie dostaje. No właśnie. Gdzieś nie no idzie i prąd. No dzisiaj mi trzeci... I po pierwszej naprawie było wszystko dobrze. Pojechałem na pole, jak woziłem ten obornik. I gdzieś na dziurach musiało te i znowu nie było. Naprawiłem, nie ma. I to dzisiaj... sprawdź kostki, słuchaj, sprawdź tak, kostki. Dzisiaj rano mi przed wyjazdem udało mi się naprawić i znowu nie ma. Zawsze jeszcze wiesz, co możesz zrobić, ale to trochę niebezpieczne. Na krótko. Na krótko to nie, bo z jak... Znaczy ja mówię tak już bardziej ironicznie, bo sam bym tego nie polecał, nie? No, ja więc też to tak za bardziej nie raczej mówię. Pod kątem ironii to powiedziałem, bo nikt rozsądny by tak raczej kabli nie porobił, bo na krótko to byś popalił całą instalację, jeszcze nie wiadomo, czy by ci nie kopło przy okazji. Na krótko... Jak do błękitnego wozu? Błękitnego? Do niebłękitnego? A co tam na tym błękitnym było? Bo są skrowami. Kurde, mi pokazuje, że mam rozładować, a niby rozładowałem, no. Że... A jest pusta. Czekaj. Zaraz zobaczę, co tam się dzieje. Czekajcie, tylko zjadę na główną i zaraz niby, zobaczę. Niby, że rozładowałem, a opuściła mi się, a widzę krowy jeszcze. No czekaj, ja muszę wejść i zobaczyć. Muczą nawet, albo możliwe, nie. Że... Ej, chłopaki, możliwe, że coś jest namieszane. Ale nie ma krów u mnie. Coś jest namieszane i być może tego i być może trzeba będzie naprawić przyczepę, bo ja już to przerabiałem. Ty wiesz, że po twoich jazdach, Wiktor, ja musiałem naprawiać czarne Volvo, bo on mi nie umiał ruszyć z miejsca z ładunkiem. Ja wiem, ja z przyczepą nie te. Ja przyczepę z pola nie mogłem mieć. Właśnie ja też nie. Ja wiesz co zrobiłem, słuchaj? Ja wziąłem po prostu, przepiąłem inne Volvo, przytargałem przyczepę na gospodarkę, dałem ją, wypróżniłem ją, naprawiłem ją i Volvo na pustaka, i samym koniem na pustaka poleciałem na główną, żeby naprawić wolwiacza. Jeszcze po drodze musiałem dwa razy wolwiacza resetować, bo mi się zawiesił, bo on skręcać w ogóle nie chciał. No właśnie, a ja zrobiłem inaczej, bo
Dobra, chłopaki, gdzie jest ten błękitny Volvo? Gdzie jesteście? Koło ten. Tam, gdzie się na wołowinę oddaje. Nad Dobra. Polem ósemką. Czekaj. No ja tym wolwiaczem z jednym ładunkiem to zjeżdżałem już ledwo. Meat Factory, dobra. Jestem na Meat Factory, już tam do was idę. Czekaj, to było po lewej, po prawej. Zależy od której strony chcesz iść. Od tej, której mnie ta było. Na pewno w przeciwnym kierunku. Co to dobra, tak już się po środku. Dobra, włączę się moda na szybkie dobra, bieganie. Idziesz naokoło. No to mówię, tak. Że dobrze chciałem iść. No i skręcaj. Strollował mnie. Czekaj, wyłączę sobie moda tylko na szybkie bieganie. I zaraz jak zobaczymy. Tu jeszcze cię nie ma? Halo. Nie, no na pustaka jest. Gdzie on jest? Pusty A tu jest. Jest. Pusty jest wolwiacz. No, no mnie też. Że widzę krowę, niby cię opuściła. A na co pan mi chodzi? No czekaj, ja pojadę załadować się świniami. Siadajcie jako pasażerzy, no kurde wiecie, no jak towarzysze drogi, polecimy po prostu załadować się świniami i zobaczymy co się będzie ale działo. Ale ja już świnie i owce i krowy wywiozłem. Znaczy wiesz, możemy się załadować, słuchaj, zrobimy tak, po prostu się załadujemy i rozładujemy je z powrotem i zobaczymy czy to nam zresetuje. Chłopaki, tylko żeby policji nie było. Weź tam Janosika włącz. Jakby co jeden z nas wyjdzie. Nie, czekajcie, ja muszę kamerę zmienić, bo mi się źle panie, jeździ. Tak, gdzie po płotach jeździć, to my tu... Jak po płotach, człowieku? Dotknąłem tylko w dwóch miejscach i to naczepą. To też właśnie rysa się zrobiła. Nie jest tak źle. Chłopaki, nie jest tak źle. Szpachlować będziemy? Szpachla, tak, szpachla. Kilo? Albo półtora, weź kup tam. Jak to mówią, auto nie jest uderzone, tylko miśnięte. Tak. Panie bite, ja przemocy nie uznaję. A ja mogę tu poklikać? A nie, nie mogę klikać ludzików. Nie możesz, bo musiałbyś mieć dostęp do IC Controls. A pasażerowie mają tylko to, że możesz tylko siedzieć i jechać. Patrzeć się po prostu. Rozmawiać i więcej nic nie robić. No dokładnie, no możesz się tylko obracać po ciężarówce. I tak wolno. Uwaga, i hopa, ojej. No. Jest, stuwa ponad. A ten akurat nie ma speed limitera prawdopodobnie, dlatego musiałem go pewnie zdjąć. Powiem ci, że chyba układ kierowniczy do roboty, bo nam miota od lewego do prawego. Wam miota, a ja mam normalnie prosto. W sensie, no ale chodziło tak na boki, tak leciutko to... A nie to, nie to, że wiem, miota to wiesz, nie wiem, nie mam pojęcia, tam. Słuchajcie. Nie mam pojęcia, bo generalnie ja jadę w miarę prosto. No wiadomo, troszeczkę może buja przy skręcaniu, wiadomo. Tak. Ale... To śmiesznie tak się jeździ to. Zauważyłem tam, żeby... Zawsze jak grałem w GTA, to nie lubiłem siedzieć obok. Ja w GTA nie grałem, ja w ogóle tej gry nie posiadam. Nie posiadam. Grałem kiedyś San Andreasa i to było tyle. I to jeszcze z kumplem żeśmy grali, nie, ale to jest było najlepsza wieki seria. Temu. Wieki temu to było. Przecież piątka to. Wieki temu to było. Czekajcie, wycofam. Dobra, trochę może być. Ładuję. Dobra, zaraz zobaczymy. Żeby było trochę więcej realizmu, otworzymy bramę. No dobra. No, a mnie widzi, że przyczepa jest 0-0. Dobra, ładujemy. Ja widzę krowy i naczepa się rusza do góry i na dół. Rusza się? A teraz co widzisz? Widzę, że cię podniosło teraz. No. A co widzisz na zadku?
I teraz widzę blondynki. Jak blondynki? W jakim sensie? No świnie. O, Wojka Buchona nie oglądasz? A ja nawet nie wiedziałem, że on o tym mówił. Czy to są siedzi blondynki? Jedna, a nie dwie. To ja tego nie widziałem. Blondynki. Dobra, dobra, czekajcie. Zganiaj je z tej naczepy i zostaw w spokoju. To właśnie taki mam zamiar. Dobra, może się teraz zresetuję, ale to było dziwne. Ja podejrzewam, że u ciebie synchronizacja nie zaprądziła. Może no. Bo ja zauważyłem, że ta gra ma takie zadyszki. Ma takie zadyszki, jak masz coś z łączem, wiesz, to ona ma takie zadyszki. Dobra, to ja wam to Volvo zostawiam, kto będzie nim dalej jeździł. Ja sobie wrócę do tego, którym jeździłem. Ja sobie słomę. Gdzie ja je zostawiłem? Gdzie je zostawiłem? A, na głównej, dobra. Te tam... Ogólnie fabryki tak zaniedbane są, że... Są, jak ty żeś trzepał tylko na polach, to się nie dziw. No co ja ci poradzę, że... Że ja tutaj tylko ten. No bo jakby no, nawet cały dzień tu sam kurde ktoś był, to tak tego już nie ogarniesz. Nie ma opcji, nie ma opcji. Ja mówię, że się śmieję, że my tu byśmy musieli mieć codziennie pełny serwer, żeby tu się coś działo więcej. No. To bym musiał mieć codziennie pełny serwer, ale tu nie ma takiej opcji, żeby tu 24 na godzinę, na dobę ktoś był i ogarniał. Albo przynajmniej, żeby wtedy, kiedy ktokolwiek jest, był pełny serwer, nie? No, no. Chociaż tu nawet 6 ludzi to byłoby chyba za mało. No, bo to to. Żeby chociaż no, te same fabryki to by musiało być chyba 10 osób. Ale te sprzęt technicznie tego nie uciągnie, moje łącze też nie. Poza tym obawiam się, że jakby był duży ruch, to ja nie wiem, czy by mi neta nie oddzielić. Chociaż ja tam nie mam jakichś ograniczeń w umowie, nie? Ale wiecie, o co chodzi. No, no. Chociaż ja im płacę ten dodatkowe hajsiwo za publiczny adres IP, to oni muszą się liczyć. Dużo za to płacisz? Tak, ja za to dodatkowo płacę. 5 zł do abonamentu. 5,50 czy coś koło tego. Nie, no coś powyżej 5, czekajcie. Normalnie bym płacił 49 zł z groszami, nie? Mhm. A ja płacę 65, 49 albo coś koło 50. A ja płacę no, no. Całe 65 zł, czy coś koło tego, za internet. Mhm. A mam 40 na 6 w tym momencie. Tak. Do Verla 40, upload 6, bo tu jest w bloku tylko setka. No, no. Łączę setka, chociaż ja tu w serwerowni mam już pełnego gigabita. No, no to też jest dobrze. Znaczy ja będę mówił na to serwerownia, no bo wiadomo, tu jest jakiś serwer, tam jest jakiś serwer, ale wiadomo, że to jest zwykłe mieszkanie, nie? No. Co kumaci to już dawno o tym wiedzą. Żeby mieć serwerownię, to musiałbym mieć tak jak ten koleś z tego kanału, który podglądam. My Playhouse. Nie wiem, czy kojarzysz. Koleś z Denmark. Nie. Z Danii, z Królestwa Danii bodajże. Myślę, że kojarzę. Koleś tam ma taki sprzęt, że po prostu kopara opada. I wszystko to są Lenovo System X 3650 generacja od 1 do 7. I dwie szafy serwerowe, słuchaj, wypakowane tym sprzętem. No to a pan, do czego on to używa? On ma jakieś tam? Do wirtualizacji, on tam ma cały equipment zwirtualizowany, słuchaj, w tym jednym, aha, w jednym domu. I żeby było śmieszniej, cała serwerownia jest zasilana dwoma źródłami zasilania, bo masz normalne zasilanie plus generator prądu wspierany 24 tymi bateriami samochodowymi z prostownikiem i do tego panelem solarnym, żeby było zabawnie. A tą firmę ma jakąś, czy...? Nie wiem, on gdzieś robi w jakiejś... Z tego co wiem, ten koleś robi w jakiejś... w jakiejś firmie właśnie, która się zajmuje sprzętem serwerowym levelu Enterprise. Tyle wiem.
No, Dlatego jak ktoś jest zainteresowany zobaczeniem, jak te sprzęty są zbudowane, jak to działa, jak to skonfigurować, to ten kanał polecam, bo tam dosyć ciekawe rzeczy pokazuje, nie? Z tym no, jakbyście związane. chcieli mieć trochę elektroni, trochę miedzi w domu, to. Znaczy powiem ci tak, gdyby nie to, że wiem, że te zjony strasznie biorą prądu, plus do tego, bo to wiadomo, na jednego takiego zjona to jest minimum 95 W mocy, a w takim serwerze nie masz jednego takiego procesora, tylko ze dwa, nie? A dorzuć sobie jeszcze do tego jednostkę obliczeniową związaną z GPU, czyli do wirtualizacji używane karty do obliczeń, nie? No, to. Na przykład do obróbki wideo czy coś, to ile taki jeden serwer może brać? A powiedz sobie, jak on tam ma tych serwerów 10 chyba, czy 20, nie wiem dokładnie, bo nie liczyłem tego. No powiem ci, dwie stojące szafy w każdym razie serwerowe, od podłogi do sufitu. No, to tak. A jeden taki serwer to jest wysokość 1U, 1 albo 2U, czasem 3, zależy się od tego, to byś musiał sobie poczytać na necie, jeśli chodzi o rozmiary, bo ci dokładnie nie powiem. Ale generalnie rzecz biorąc, no nie jest tam jeden, tylko kilka, czy nawet, nie wiem, czy nie 10 serwerów w jednej takiej szafie, no więc... No to wiadomo, jakby to miał z własnej kieszeni bulić, to na pewno mu to... Znaczy sam znaczy, sprzęt w sensie jest... nie to, że z własnej kieszeni, znaczy, tylko wiesz, on sprzęt ja kupuje za płacić. Grosze. On sprzęt podobno kupuje za grosze, bo on się chwalił tym, że on często odkupuje na jakichś aukcjach te sprzęty, jako poleasingowe. Tylko kwestia utrzymania tego, nie? No właśnie mi ale chodzi, wiesz, jak on ma na dachu swoich budynków, na tej posesji ma panele solarne, no to wiadomo, że parę groszy przyoszczędzi. No to jest chociaż tyle, nie? No, bo to przecież ile można takie ciągnąć, takie? No wiesz, no ja chciałem sobie kupić właśnie Lenovo System X3530. Myślałem, bodajże. Że panel solarny. Tak, do bloku, nagrzywam coś takiego. Na parapet. Nie, no administracja by się na to nie zgodziła. Ale wracając do tematu, doszedłem do wniosku, że po prostu mi się to nie opłaca, nie? Bo musiałbym potem inwestować na utrzymanie tego sprzętu. Poza tym, żeby zastąpić większość sprzętu, który mam aktualnie, nie? No. To nawet by mi się to nie opłaciło pod kątem kosztów utrzymania. To jest raz, a dwa, musiałbym zwirtualizować tak. Router bezprzewodowy, czyli musiałbym podłączyć jakąś kartę Wi-Fi do niego. Musiałbym zwirtualizować serwer NAS. Czyli czytaj, zainwestować w storage. Czyli wiadomo, dyski co najmniej 10-20 terabajtów. W sumie musiałbym zrobić klaster na 20 terabajtów danych. Czyli musiałbym zainwestować w dyski twarde, to byłoby drogie. No. Do tego wiadomo, VMware EXXi, wiadomo, żeby była przynajmniej 6.0. Do tego wiadomo, oprogramowanie coś pokroju FreeNASA lub coś w tym rodzaju, wiadomo, na dane, nie? No i do tego jeszcze wiadomo, załatwić licencję na Windowsa, żeby postawić dedyka po prostu na tym, nie? Bo wiadomo, jak serwer, no to na serwerze wszystko, tak? Cała moja sieć zwirtualizowana. No i prądu, i kosztów. No więc właśnie to się nie opłaca. No ja sobie tak na szybko to policzyłem, to doszedłem do wniosku, że ten zakup mi się nie opłaci. No i też niepotrzebny może jest taki duży. Tak, taki... a jeszcze jedna rzecz. Wiesz, jakbym ty wkurwiał sąsiadów w nocy? Co, szum? No, szum! Słuchaj, te serwery wyją. Zwłaszcza jakby się wznawiał serwer na przykład po zaniku prądu, słuchaj, to on rozkręca wentylatory na maksa. Na maksa, słuchaj. Weź sobie obejrzyj na YouTube jakikolwiek filmik z jakiegokolwiek serwera rakowego. Pisz sobie, nie wiem, test serwera rakowego albo coś w tym rodzaju, serwera rak. Na przykład Dell, Promland albo na przykład Lenovo właśnie System X. I sobie poszukaj i zobacz sobie na YouTube, jak to się odpala, jak to wyje.
Czy nawet na tamtym No. kanale możesz zobaczyć. Chociaż koleś ma to trochę przytłumione, no wiadomo, nie? No, bo to jednak mieszkanie. Filtry sobie pozakłada, poza tym on ma dedykowany pokój, na którym trzyma ten cały equipment, nie? No, no to drzwi i te sprawy. Drzwi, wiadomo, tam ma w ogóle specjalne chłodzenie założone, słuchaj, i to wodne nawet. Także wiesz, ona ma pompę, co mu się co godzinę włącza. Wszystko, No. wszystko jakby w całym budynku jest ogólnie. Także no, weź to pod uwagę, że To. do kogoś takiego jak u mnie to się to nie opłaca. No wiadomo, bo... No wiesz, jak Jednak tak, no. z sąsiadami jednak lepiej w zgodzie. No właśnie, no dlatego mówię, że Taki od rana cię będzie młotkiem walił. bez sensu byłaby to inwestycja w moim przypadku. Naprawdę byłaby to inwestycja bez sensu. Dlatego ja sobie ten temat darowałem i stwierdziłem, że nie będę się w to bawił. No, dobrze, że u mnie takich sąsiadów, znaczy takich sąsiadów nie ma, no za bardzo ich nie Znaczy nie wkurzam. chodzi o to, tylko wiesz, żyjesz w bloku, to jest trochę inaczej niż na No, wsi. niż na wsi. Albo w Wiesz, na przykład jednorodzinnym tak to jak mój też. kumpel ma, który mieszka w Skomielnej, to on też tak ma przecież, że on ma kawałek do następnego sąsiada. A tu co? No. Sąsiada mam za ścianą, sąsiada mam nad sufitem, sąsiada mam pod podłogą, no to co się dziwić, nie? No. Więc to też nie jest tak. A poza tym ten serwer to bym musiał, nie wiem, chyba na suficie powiesić albo na podłodze położyć. No to któryś z sąsiadów miałby na pewno przesranę przez większość dnia. No, bo lewitować to nie może. A chociaż szkoda, że nie lewituje. To by był lepszy przepływ powietrza. Znaczy nie, no musiałbym pewnie zainwestować w szafę rakową i do szafy rakowej go wpakować. Tam w tej szafie No. zamontować dodatkowe chłodzenie, wiadomo, odprowadnice ciepła, jakieś wentylatory czy coś, wiadomo, no to też byłby szum, tak? No to nie Wiesz, jest wykonywalne bez jest nawet w sensu bloku. trochę. Więc to byłby zakup bez sensu. Jak sobie to wszystko obliczyłem, doszedłem do wniosku, że to byłoby bez sensu. No, w bloku to tym bardziej, bo miejsce ograniczone i też. No właśnie. No więc właśnie w tym cały szkopuł, że to by się w ogóle nie opłacało. O, pomysł był dobry, bo myślałem, żeby wiesz, wszystkie sprzęty przenieść do jednego urządzenia, tak? No, ale jak sobie policzyłem koszty utrzymania, to doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu. I te finansowe, i te, no wiesz, o których wspomniałem, nie? Czyli tą tak zwaną wygodę, ale z drugiej strony też weź pod uwagę jedną rzecz. Jadą dwa jakby co? Ale co dwa? Nie, bo do Morfeusza, no. To tam kontynuuj, co tam? Co tam? Nie, no mówiłem, że to mi się po prostu nie opłaca. Weź też pod uwagę to, że ja w tym pokoju śpię, nie? No. No, to tym bardziej. No, to być niemiłe i spokojnie Jak teraz spać przy ostatnio takim szumie. zmieniałem pod dedykiem wentylator, który mam podłożony, to słuchaj, jego czasami słychać. Czasami go słychać. Jest wprawdzie podłączony pod zasilanie USB, ale bywa tak, że jak jest cicho w mieszkaniu, to go słychać. No i tak leżysz. Tak, i coś szumi. Przez pierwszą noc. Myślisz i tak szumi. No właśnie, żebyś wiedział. Leżę, wiesz, tak było tak. Przez pierwszą nockę leżę i mnie tak, no co tak szumi, nie? Tak sobie myślę. Potem się skapłem, że to od tego chłodzenia, które podłożyłem pod spód. No, no. Ale mówię, dobra, smolę sprawę i tak zostało. Znaczy teraz to chłodzenie, które mam aktualnie, to i tak jest cichsze od poprzedniego. Bo poprzednie ostatnio wyniosłem do szafki, bo było jeszcze głośniejsze. Wiadomo. No i tak to wyglądało, także no, taka lipa. A właśnie, moi drodzy widzowie, będziecie mogli sobie zobaczyć nową, a raczej usłyszeć nową jakość odcinka, ponieważ trochę pozmieniałem przy karcie dźwiękowej i szczerze powiedziawszy, troszeczkę poszedłem z tym na żywioł, bo odcinek, który nagrywam, jest po zmianach, ale jeszcze testów nagrywania nie było do tego. Bo nie miałem kiedy ich zrobić po prostu. Bo zmieniłem trochę efekty dźwiękowe na karcie.
to usłyszymy. Tu bardziej chodzi o dźwięki gry i o TeamSpeak'a, tak? Mnie to pewnie będzie słychać tak samo, jak było do tej pory. Tylko tu chodzi właśnie o was, chłopaki, o grę. Bo nałożyłem kilka efektów dźwiękowych na ustawieniach karty dźwiękowej, żeby sobie polepszyć dźwięk i mam ustawiony taki, że prawie mam jak w kinie. To zobaczymy na nagranie. No i jeśli to w ogóle nagranie wyłapie, bo od tego to nie wiem. Mówię, ja w tym momencie jestem na etapie testowania. Do codziennego użytku to jest super, ale jak na nagraniu wyjdzie, nie mam pojęcia. Dobra, ja tu, moi drodzy, tak, my tak trochę gadu-gadu, ja właśnie przywiozłem trzcinę cukrową do fabryki Jacka Danielsa. Teraz będę tu jeszcze filował z wodą, bo trzeba będzie wody trochę dowieść. A tobie, jak będzie się chciało, Morfeusz, tam Wiktor, weźcie sobie większego traka i ewentualnie gdzie trzeba, to tam też wody by trzeba było uzupełnić. Nie, no bo ja tymi skaniami właśnie... Problem polega na tym, że nie mogę dać większego kontenera niż jest, bo skania z miejsca nie chcę ruszyć. Ten cały problem. Dlatego muszę cudować na dwie skanie naraz. No tam widziałem, znaczy dzisiaj widziałem, jak sobie grałem, bo od rana miałem czas. I tam, to rybki trzeba ogarnąć. A tak, u rybach te ryby tak, bo ryby tam musisz kukurydzę zawieźć, to ja ci mogę tam kukurydzę zawieźć od razu. Ale nie, właśnie nie tą fabrykę, wędzarnię, o. A to wędzarnię chyba, tak, tamto wągiel ten, nie wągiel i no drewno schodzi drewno. Schodzi jak sraczka, tam leci to po prostu i nie ma. Wiem to porównanie. Nie, no bo to jest jak paliwo, no wiadomo, to się spala i no. To idzie szybko, tak? To jest tak jak z dokładaniem ognia w kominku, trzeba dokładać co jakiś czas, bo inaczej kominek zgaśnie i lipa. Tak. Nie ma ognia. Bez dymu. Nie ma. Nie ma dymu bez ognia. Nie ma smażonki bez ognia. Tak. To ostatnio jak na odcinku się wypowiadał, że kiełbasy z grilla niedobre. Znaczy jemu chodziło o tą skórę na kiełbasie. No, ale tam. Ale nie wiem, wiesz co, ja powiem ci tak. Jeszcze jak ojciec zrobił ognisko, bo ja pamiętam, że robił ognisko, potem też robił grilla. Bo to u nas w domu to zazwyczaj ojciec to robił. A czy w domu, czy tutaj na działce, czy na jakimś wyjeździe, gdzie można było sobie tego grilla spalić. No, bo w domu, w bloku to... No właśnie. Chyba, że na dachu. Nie, na balkonie, ale to też na balkonie podobno nie wolno teraz, bo jakieś przepisy do tego weszły. Ale z drugiej strony ja bym nawet nie chciał grillować tutaj, w mieście, no bez przesady. No. No, ale generalnie rzecz biorąc, no to ja zawsze lubiłem. Wiecie, ja zazwyczaj, bo miałem tak, to tak wam powiem, moi drodzy widzowie, w sumie też, taką historyjkę troszeczkę. Jak ojciec zawsze robił grilla, to tak, albo mama dawała przygotowane mięso, wiecie, jakiś kurczak czy coś, czy kiełbasa też. Wiadomo, zazwyczaj była i kiełbasa, i boczek był, i tego, nie? A ja, słuchajcie, wycwaniłem się. Brałem zazwyczaj kromkę chleba, takiego zwykłego razowego chleba. Smarowałem to zazwyczaj masłem, albo nawet w ogóle nie smarowałem niczym. Na to dawałem plaster żółtego sera i słuchajcie, to wszystko od razu na grilla. No to tak. Wiecie, jakie to było zajebiste w smaku? No ja... Jak ten ser się przytopił razem z przypieczonym chlebem. No mój wuja to robi także chleb w przyprawach. Obtaczają i na grilla dawają. A, to nie wiedziałem, że tak też tego... Oliwę z przyprawami tam, wiesz, z warzywkiem i obtaczają ten chleb i dawają na grilla. I to tak dużo osób robi tak. Nie wiem, czy to jakiś przepis, czy co? A właśnie, Morfeusz, o którym myśmy mniej więcej zaczęli? Bo ja tak tego trochę nie skontrolowałem. Także też nie zauważyłem. Ale dobre już pół godziny już wygrywasz. No na pewno z pół godziny będzie. Dobra, słuchajcie, moi widzowie, to w takim razie odcinek będzie mniej więcej trwał, bo ja zapomniałem o tym powiedzieć. Mniej więcej do godziny 21.30, taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Może troszkę krócej, może troszkę dłużej, ale tak jak mówiłem na poprzednim nagraniu, no nie chciałbym tego w nieskończoność w piątek potem wrzucać. No właśnie. Ale niestety powiem ci, tak jest z YouTube'em. Nie, może to wina mojego łącza, ale odcinki powyżej 1,5 godziny wrzucają mnie się jak sraczka. Znaczy jak sraczka, raczej w negatywnym, jak zaparcie. Jak zaparcie na żołądku. Niestety tak u mnie to leci. To samo z konwertowaniem odcinka. Jak wrzucę, zaczynam rzucać odcinek o 17, to kończę o 4 nad ranem. Dobrze, że ty nie montujesz. No nie, nie mam, znaczy wiesz co, na montowanie podejrzewam, że ten komputer by to obciosał, tylko nie wiem jak długo by to trwało. On by sobie dał radę teraz po tej wymianie karty graficznej. Po tym jak wpakowałem tego RX-a 560 do niego. On ma 4 giga VRAM-u, jakiś tam procek ma, chłodzenie aktywne, więc spokojnie by hulał to. No i jeszcze ten czwarta generacja tego mojego procesora, ja mam w końcu czwartą. Początkowo kumpel myślał, że szóstą, ale to jest czwarta. Ta i piątka, którą mam, 4530S. No. Bo to jest ta nisko napięciówka w ogóle. Ona bierze 65 watów. No to naprawdę. Jeśli chodzi o proca. Wiesz, bo jak ja tego kompa budowałem, to chodziło o to, żeby on też jak najmniej możliwie brał, nie? A to ty na laptopie czy na stacjonarce? Nie, na budzie lecę. No. Na laptopie to bym musiał zewnętrzną kartę graficzną podłączyć. Kupiłem ostatnio od Chińczyków takie główienko właśnie, żeby podłączyć kartę graficzną, ale na razie póki co nie chce mi się w PC-cie wymieniać zasilacza, bo mam zamiar wpakować tu 500 zasilacz. I tą 450 do tego główienka wykorzystać. Tylko że ten zasilacz ma już 5 lat? Chyba. Tak. Chyba 5 lat. Tak, jak kupowałem go wtedy, kiedy kupowałem pierwszą płytę główną z serii B5. Od tego czasu go mam. Albo nawet jeszcze od Core Duo. Czy raczej Core 2 Duo, ten zasilacz. Także mam go już naprawdę długo. Shiftek 450. Jeszcze z tej serii, co to były te shifteki w miarę dobre. A teraz podobno trafiają się wadliwe sztuki. Jak we wszystkim. No niestety, niestety we wszystkim tu się z tobą zgodzę. Dobra, co ja miałem, bo wyście gadali o tym. Kukurydzę czy słonecik miałem wziąć teraz? Bo myśmy gadali tak w międzyczasie o tych fabrykach. Kukurydzę. Kukurydzę, dobra, to ja lecę do ryb z kukurydzą. A potem będę leciał w ten, no. Będę leciał potem jeszcze po wodę w międzyczasie. No. Żeby tam wodę im zawieźć. Poza tym muszę wziąć tabakę i też tabakę zawieźć. To tak swoją drogą. Także ja, moi drodzy widzowie, dzisiaj będę się kręcił czerwonym wolwiaczem, ewentualnie białym, jeśli chodzi o wolwiacze, no i wiadomo z Kanią. Także dzisiejszy odcinek będzie mniej więcej tak wyglądał, jak sami widzicie, głównie Eurotrack w farmingu. No można powiedzieć, że Eurotrack w Stanach, bo mapa podobno jest lokalizowana na Stany Zjednoczone. Z tego co słyszałem. Także jeździmy europejską ciężarówką po Stanach Zjednoczonych. No, no. Tak powiedzieć. Bez wiz. Tak, bez wizy. Stany do nas przyleciały. No. O, pojechałem nie w tę stronę co trzeba. Tak zwykle. Polamiłem. Dobra, to ja sobie tu przy płocie nakręcę. Dobra, teraz tu wjadę specjalnie, bo inaczej nie mam gdzie nakręcić. Więc tylko dlatego, że nie mam gdzie nakręcić, zjechałem tutaj na torowisko. Także pociągi na tej mapie nie jeżdżą. No dobrze. To szkoda, powinny jeździć. Znaczy jest skrypt na to, tylko ja tu miałem lagi, jak używałem tego skryptu. Trzeba by go kiedyś ściągnąć i zobaczyć jeszcze raz. Wiesz, Morfeusz, trzeba by go ściągnąć i jeszcze raz zobaczyć, bo jak ja ostatnio go miałem,
To lagi były. No to się wtedy dopiero jaja podzieją. No były lagi, a jaja nie. Tak, faktycznie. A słuchaj, ile razy tak było, że o włos zderzyłem się z pociągiem. O włos. O a włos, ile jak razy jeździłem na się lokodrajmie. Zderzyłeś? Znaczy, ile się zderzyłem, też nawet nie liczę. No. Także to też byłyby jaja. Ale właśnie ciekawe jest to w 19, że te pociągi... A propos zderzenia, właśnie się zderzyłem z pick-upem. Z tym buchem AI się zderzyłem z Kubany. No, no. A ja ten, ja na moim singlu, jak jeszcze 17, no kupiłem sobie, no to i wyszedł ten mod właśnie na jeżdżące pociągi. No to fajnie sobie pobrałem i tak sobie pomyślałem, bo potem ktoś się znowu robił konfrontację, ile tam pociąg pociśnie i w ogóle. No to sobie zmieniłem na chyba 2000 prędkość pociągu, no i puściłem go. I on się tak rozpędzał i mi się już nie chciało czekać. I jak kończyłem grać, to on się jeszcze do tych 2000 nie rozpędził. Ale on się ale nie rozpędzi do 2000, bo skrypt grze na to nie pozwoli. Pozwoli, ponieważ zmieniłem prędkość. Ale to byś musiał grzebać w plikach samej gry, nie w Lokodrive'ie. No właśnie, ale no pogrzebałem, zmieniłem i tak do 2000 się rozpędzał i jak kończyłem grać, to w ogóle jeszcze tych do 2000 nie rozumiem. Bez sensu, bo faktycznie przy tym co powiedziałeś, to jest w ogóle mija się z celem. Ja zrobiłem tak, że ja rozpędziłem go do 65. Zmieniłem w Lokodrive'ie, bo on 90 jest w stanie popierdzielać. Podobno no 90 czy 95 domyślnie. To ja ustawiłem go na 65. I musiałem uważać, bo jak podjechał, no to słuchaj, niezłe jaja się działy. Jak grałem jeszcze na singlu, także były niezły ubaw. Ja to jeszcze na... Ja nie wiem, czy ja tego na Dondiego nie testowałem wtedy. Nie, to już na Mavericku próbowałem testować. Tylko powiem wam tak, Loco Drive się popsuł od któregoś patcha do farminga. No, zaczął trochę te ciąć. A ta wersja na ModHubie jest nieaktualizowana. Podobno wyszła jakaś nowsza wersja Loco Drive'a, ale już z jakiejś przyczyny na ModHubie jako aktualizacja się nie pojawiła. Ja nie wiem, nie poza wiem. Poza tym na ModHubie, nie wiem czy wiecie, ale Loco Drive podobno nigdy z bety nie wyszedł. Być może Giantsi stwierdzi, że ten mod zbyt ingeruje w grę. Bo tak też mogło być. A czy wiecie, no to... że coś może powodować jakieś konflikty? Chociaż wiecie, co mnie wkurza na ModHubie niemiłosiernie? Sam ModHub. Nie chodzi o to, o samego ModHuba. Wkurza mnie to, że... modyfikacje, które są dobre i dobrze by chodziły, się na ModHuba nie dostają, nie? A dostają się modyfikacje, które nie są w pełni sprawdzone, zwłaszcza na multi i kolidują z multi. Tak jak ja nie wiem, Giants się nie sprawdzali i nie ma też, co ciekawe, nie ma też tej informacji, nie? Czy działa, że mod czy nie działa. Działa na multi, czy nie działa. No wiesz. I to samo jest 19 z ModHubem. Też jest to samo. Już pomijam to, że oni teraz robili tak, że mody na ModHubie teraz pojawiają się jeszcze dłużej, się czeka na ich wstawienie. No i tak szybko się pojawiły bardzo. To znaczy, słuchaj, na samej stronie się pojawiają dość szybko. Tylko zanim gra się skapnie, że nowe mody się na ModHubie pojawiły, to mijają wieki. Znaczy w sensie, bo tam masz w 19 masz dwie zakładki. Bo tam możesz kliknąć chyba pod X-em i wtedy ci wychodzą takie mody, wiesz. Takie... no jakby... które... Rekomendowane chyba. Nie, właśnie te rekomendowane nie, tylko te takie, które Giants wrzucił do testowania. A, w ten sposób. Przez graczy czy przez, wiesz... no przez graczy społeczność. Ja a to możliwe, długo, możliwe, ja też że... bardzo długo, bo Antona śledziłem swego czasu, jak grałem w 19 i mówię, skąd on ma te mody, a mówi wszystko, że ma z oryginalnej tej strony, wiesz, z Giants, no z modów z gry
Ja mówię, co się dzieje, wchodzę na modę, a tam pisze właśnie, że trzeba kliknąć X-a właśnie, żeby pokazały się mody. A te beta tak zwane, no. Tam beta mody i wtedy jak to. Wtedy jest wszystko. Zlamiłem. Czekajcie i... Nie, bo to się będzie wieki przesypywać, a ja mi się nie chce. Zmieniłem sobie kierunek zrzutu. Na syp zamiast na klapę. I mówię, że będzie się wieki wysypywać. Także takie jaja, no. O kurde. Bardzo dobrze. No trochę niedobrze, no ale co zrobić, nie? Nie, bo mówię, ja widziałem, że Morfeusz wysypywał te fertilizer i nasiona. To mówię, bardzo dobrze, że się stworzyło. Tyle. Tak, a propos. Jakbyście chcieli paliwko, jakby brakło, nie? Na gospodarce ze zwierzętami, to jeszcze trochę powinno być w tamtym środkowym binie, w tym czerwonym binie, co tam jest też na gospodarce ze zwierzętami. Bo tam też ja jest wywiozłem. Fabryka paliwa. Ja wywiozłem wszystko. Wywiozłeś? A gdzie to wywiozłeś to paliwo stamtąd? No, do bina u zwierząt. Do tego szarego tam przy gospodarce, przy tym gdzie stoją kombajny, przy tej wiacie tam. Tak, do tego. No właśnie taki był plan, żeby tam to wszystko wywieźć. No. Taki był plan, bo mnie zależało na tym, żeby opróżnić te, żeby tam znowu się produkowało, nie? No ja tam teraz wożę do wił. Transportuję słomę, wiesz? A, z 19. Tak. Tam jeszcze... No a tam trzeba będzie tą słomę wywieźć. Tam jeszcze cały dzień zbierania. Tam by chyba trzeba zrobić najazd na... Wiesz, zawsze jeszcze możesz wziąć trzy ciągniki, trzy maszyny same zbierające i po trzy od razu zbierać. Wiesz co, trzy to już... Znaczy tam wiesz, w jeden dzień, pamiętam, w jedno posiedzenie tam ogarnąłem to pole to. Na trzy, ale to zobaczymy. Ja tam na trzy zbierałem. No ja też na trzy właśnie. Ja też właśnie na trzy, bo powiem wam szczerze, mnie wkurza zbieranie słomy. Z nie tego też. Względu, że my mamy tej słomy ileś milionów, a jednak ona nam się i tak przydaje na kompost czy na kiszonkę. Mimo wszystko jednak nam się przydaje, nie? No mamy się pochwalić, możemy, że 11. Ej, chłopaki, jest trochę nasion na gospodarce? Jest. Dobra, to ja sobie podjadę pod nasiona i lecę tam do fabryki, gdzie byłem, czyli będę się z powrotem cofał. W sensie tu na zwierzętach są nasiona, jakby co? No właśnie, o to się pytam. No, to są. Ja się załaduję nasionami, pojadę tam do tej fabryki, gdzie się robi te wszystkie, wiecie, szklarniowe rzeczy, tam gdzie jest multigreenhouse. Tam podjadę z nasionami. Ale to tam jest seta wszystkiego. Seta jest? No chyba tam jest w miarę dużo tego. Czekaj, sprawdzić ci? No sprawdź. Żebym na daremno nie jeździł. No to masz po... nasion masz 90%, wody masz 82% i kompostu masz 97%. A, dobra, i to ja sobie wezmę, to ja trochę tutaj się nie będzie produkowało już, bo jest w niektórych po 100. Wiem, ale myślę, żeby uzupełnić to na maksa, nie? A potem jak będziemy potrzebować, to będziemy sobie przeciągać to albo do centrum logistycznego, albo gdzieś tam te palety z tym, nie? Wiecie, o co chodzi. No. Że można by w ten sposób, bo... No. Zlamiłem. To trzeba by było odebrać wszystko. Tak, ale najpierw chcę tam uzupełnić, żeby było z głowy. No dobra, sorry, już odjeżdżam, już. Już się usuwam. Nie, bo nie chciałem się z tobą zderzyć. Dobra, jeszcze żeby nie było. Czekaj. Nie to było. No prawie już za późno, no ale dobra. Już pojechane. Sobie zatrąbiłem. Nie wiesz co, powiem ci, kupiłem tą klawiaturę, którą kupiłem, tą tak zwaną pseudo gamingową. Bo inaczej jej nazwać nie umiem. A właśnie chłopaki, jak tu jest ustawiona ta skala czasu? Bo tu jest X1, to powinien być rzeczywisty z tego co ogarniam. No bardzo dobrze jest. Dobra, bo czasem mi się zdarza zmieniać skalę czasu, jak się zapomnę z klawiszami. No właśnie, ja też tak mam, znaczy mam
Nieraz gram i patrzę, jest skala czasu na 15, a nic nie klikłem. Ja chyba wiem dlaczego. Sprawdź sobie skróty klawiszowe. Może właśnie Tyle tak, ci albo i tak. podpowiem. Tyle ci podpowiem. Jak ci zmienia skalę czasu, to znaczy, że do którejś funkcji masz przypisany ten sam klawisz, to do zmiany czasu. Albo ten, albo gdzieś omyłkowa, albo coś w tym stylu. A mnie się raczej zdaje, że to drugie, czyli omyłkowe. No właśnie. Dobra, tu Tak, jest tak, trigger tak. na Wiem, że tutaj przyczepę. możesz się przy... No wiem, dlatego chciałem sprawdzić, bo wiesz, ja mam tą Oj. sklerozę. Wiesz, jaką mam sklerozę. Tym bardziej, że ja rzadko z tego bina korzystam, nie? W ogóle jak tam u was sytuacja z padaniem i pogodą? U mnie to od 3 dni chyba tak pada sobie. Tak jest No właśnie, pochmurno, wychodzić to nie chce. z tego teraz co. pod wieczór słońce wyszło, ale. No. No u mnie, szczerze mówiąc, to dzisiaj w miarę było kumacie. Wczoraj padało, przedwczoraj padało, z tym, że dzisiaj jakoś tak już w miarę się przejaśniło, gdzieś chyba koło południa było w miarę kumacie. Ale nie padało dzisiaj, nie? Dzisiaj akurat nie No. padało, chociaż z tego co wiem, podobno wczoraj w okolicy, tam gdzie my mamy działkę z rodzicami, gdzie rodzice mają działkę, to tam podobno wielkie mgły były, tak, że nie było nic widać. A to prawdopodobnie dlatego, że tam są stawy w okolicach, stawy hodowlane i No. pewnie z tych stawów ta cała mgła. Dobra, ja się załadowałem, więc śmigam tam, gdzie chciałem No. polecieć. No. Z tymi nasionami. No. A A jak u mi coś mnie dzisiaj zostanie, to lekko polecę padało. tam, gdzie są plantacje, więc tam do którejś plantacji resztę. A nie, to do tego. Pojadę do kawy, tam wysypię resztę. O. No możesz, Także albo będę to. dzisiaj krążył. No właśnie, albo na te plantacje, bo tam też ja tam ostatnio wody dolałem, a dalej nic mi się już nie chciało. No, To wiecie wiem, to co, bo tam problem polega na tym, że dałem gra nas. dobrą wodę. Problem też jest polega na tym, że gra nas w pewnym sensie ogranicza. Znaczy, ogranicza i nie ogranicza. Co mam na myśli? Mam to na myśli, że z jednej strony nie ogranicza nas ze względu na to, że możemy to zrobić, i też nie ogranicza nas, bo wiadomo, że to by było nierealne, tak? No ale ogranicza nas tym, że maszyny, jeżeli byś miał na przykład, powiedzmy, nie wiem, zwiększę zbiorniki do jakiegoś tam poziomu, to już maszyną nie ruszy, bo ma za mało mocy i trzeba wygrzebać przy mocy. Przy mocy No, silnika. A właśnie, Morfeusz, nie wiem, czy ci mówiłem. Znalazłem te bugi, tylko mi się skasował plik. Będę musiał jeszcze raz go poszukać. Te bugi, co ci mówiłem, co Nick używał na Let's Playach. aha, Wiem, który to był mod i ja go znajdę. Miałem go wrzucić dla żartu na serwer, ale nie wrzuciłem go jeszcze. A teraz ostatnio, jak robiłem sprzątanie na kompie, to omyłkowo go usunąłem, więc będę musiał go jeszcze raz ściągnąć. A znalazłem go, bo szukałem czegoś innego na też na dedyka. Dobra, jestem tu, to muszę na lewo polecieć. Tylko że tamten mod jest tak zacząłeś nie. mówić, bo Tylko słuchaj, kurde, ten. się nie zgadza. Tylko wiesz, Morfeusz, ten mod jest totalnie nierealny. Czemu nie wiem? Dlatego, że te bugi ma tak. Ma w sobie zbudowany punkt skupu nawozów, nasion. Czekaj, co tam jeszcze jest? Punkt skupu paliwa, to jeszcze ujdzie. Ma milionowy zbiornik. Paliwa? Czemu? A, Nie, bagi. Wiadomo. na zboża i na słomę, na wszystko praktycznie. Mało tego, ma wysuwany zbierak i obcinarkę do trawy. Zbierak na słomę i obcinarkę do trawy. I ten mod nawet może latać. Mówię, o którym ty modzie mówisz, ja już wiem o tym. Jest mówione. Ja tego moda, słuchajcie, znalazłem przez czysty przypadek, jak szukałem. Ja się nie mogę sobie nazwy przypomnieć w tym całym szkopu. Znalazłem tego moda przez czysty przypadek, jak szukałem moda na jakąś przyczepkę czy czegoś. A, bo do malucha szukałem jakiejś przyczepki dla jaj. I przez przypadek trafiłem na tamtego moda.
Koty byśmy wozili tą przyczepką. Słuchaj, jak ja maruchem te drapery targałem. No ja też już ci raz pomagałem też maluchem. No ale ty to tylko przestawiałeś to. No a to ciągnięcie na kółkach, ale ciągnięcie tak po takim to... No właśnie, to? Ja jeździłem z headerami, maluchami targałem headery no, do kombajnu. Ale... Patrz, ciągnięcie na kółkach takiego headera, a ciągnięcie taką całym 12 metrów, całe takim blachem przesuwanie, to nie wiem, co by było lżejsze dla niego. A ty sobie właśnie, Morfeusz, przetestuj tego kaszlaka, bo ja tam jak poprawiłem te kamery, to muszę sobie zobaczyć, jak to wyszło. Poza tym dopakowałem do malucha silnik z Poloneza, tam jest wpakowany. Będę musiał wypróbować go. Na skryptach. Idzie jak szatan. No idzie jak szatan, 140 km na godzinę. Tylko nie bawiłem się z teksturami. Wibraty się włączają? Hmm? Wibraty się włączają? Nie, tylko jak... Nie, ale odbija go na boki. Odbija go na boki, jak nie trzymasz kierownicy. Niestety tak. Zauważyłem, że coś ma skopane jeszcze ze skryptami, ale stwierdziłem... dobra chłopaki, zlamiłem, zajechałem za daleko. Muszę się nawrócić. Niezależnie od tego, jak to dziwnie brzmi. Ale w każdym bądź razie... No, poprawiając te kamery, odkryłem inne błędy w maluchu, ale one są do zaakceptowania. Właśnie. Ciekawe, jakby było tak. Jakby się tak cały trząsł. Znaczy, w teorii trzeba by było dodać do niego obsługę realnej fizyki i tyle. W skrócie mówiąc, ale nie mnie pytać, jak to zrobić, bo ja nie mam pojęcia. Gdzie to wtedy maluch by 140 nie szedł? No nie dałby rady. Znaczy wiesz, ja to zrobiłem w sumie z tym silnikiem od Poloneza, to zrobiłem tylko po to, żeby można było maluchem coś targać większego od przyczepki malutkiej na dużego Fiata, no bez przesady, nie? I tylko dlatego mu dopisałem ten nowy silnik. Wziąłem po prostu, słuchaj, z moda na Poloneza Karo do 17, skopiowałem konfigurację silnika. Stój. I zrobiłem po prostu, dopisałem to jako motor, konfiguration, tam... oczywiście wiadomo, ja to trochę na pałę zrobiłem, ale generalnie pomysł był taki, żeby on mniej więcej około 140 km na godzinę był w stanie jeździć, nie? Taki miał być rezultat. I o to chodziło, żeby może nie tyle samą prędkość, nie? To żeby sobie lepiej radził przy targaniu czegokolwiek. Już pomijam to, że jak wiadomo maluch ma małe rozmiary, no to wiadomo, że wielkiej przyczepy do niego nie ma co podpinać, nie? Choć ja nie zapomnę w 15, jak ja miałem tego moda, nie? Chłopaki, co ja tam targałem? Dwie przyczepy pokroju autosanek. Takie drewniane, stare przyczepy i wszystkie załadowane chyba po 8 ton ziemniaków, słuchajcie. I maluch bez problemu, bez modyfikacji to targał. No. Jak jeszcze na 15 na Bjornholmie grałem. To były moje początki farminga. Bo w sumie jakby nie patrzeć, ten maluch towarzyszy mi od początku farminga. Tego, którego my tutaj mamy. W dużym uproszczeniu oczywiście, bo chodzi o to, że to jest maluch tego samego autora, co maluch 15. Tylko wiadomo, tego musiałem troszeczkę dosłodzić, jak to się mówi, żeby w ogóle dało się go tutaj używać w 17, bo miał pełno błędów. Znaczy w zasadzie to... poprawić autora. Znaczy poprawiłem kamery teraz ostatnio, a poprzednio usunąłem chmury ze świateł, bo nie było nic widać w nocy. Z kamery wewnętrznej, więc musiałem te chmury pousuwać, bo no nie dało się tym grać w nocy, nie? No. Jeszcze zastanawiam się, jak naprawić koringowskazy, żebym te lampki koringowskazów, żeby migały. Nie wiem, jak to zrobić. Pociągnę nową wiązkę. Tak, no nie chodzi o kable, bo tam chodzi o skrypty. Coś jest nie do końca tak, jak powinno, żeby to skrypty ogarniały. No. Dobra, to ja lecę teraz tutaj. I się gdzieś tu wysypie nasionami. Tu to znaczy, moi drodzy widzowie, gdzie my mamy plantację. Lecę na plantację. A to jak to?
Tam dużo ci pewno nie weszło, co nie? Nie, tam tylko troszkę weszło. Ja mam w tym momencie, słuchaj, ile mam? 140 tysięcy litrów. 140 tysięcy litrów. Z 200 tysięcy. No. Na no, parce. Przecież... Także, także sporo zostało jeszcze tego, także to nie jest... Kurde. Pomyliły mi się klawisze. Przecież jak to? Jak w 17, jak to co zaczynałeś grę, to też miałeś na podstawowej mapie pick-upa. No to co się tym pick-upem dało? Nawet jak sobie prasę podłączyłeś pod pick-upa, to nawet normalnie prasować mogłeś. Znaczy, Sumy. Wiesz co, da się strollować nieco tą kwestię, ale wiesz na jakiej zasadzie? A najlepsze to w ogóle bo, było to, że... Jeżeli grasz na dedyku, nie? No. To masz coś takiego... Znaczy, jest taka opcja po dodaniu kilku modyfikacji, że masz, czy wymaga PTO, czy nie. Czyli tego wału odboru mocy. Możesz ustawić tak, że może w ogóle nie wymagać, a maszyna i tak będzie działać. A wiesz jak w 17 podobno, jakiego buga, w 19 jaki jest bug, a propos maszyn z PTO, z PTO i innymi tego typu? Zrobili tak, że maszyna jak stoi, nawet jak jest ciągnik niepodpięty, to ona dalej pracuje. No. No Bohun tak sprząta owcom. Bohun tak sprząta owcom, Szarpie się tak bawi z mieszalnikiem do pasz, albo tak. Jacek z Bartasem. Podobno taki błąd jest w 19. No jest, jest. I oni go jeszcze nie usunęli, żeby było zabawniej. No ale mówię, pick-upem tam wszystko można było ciągnąć w, na podstawowej, no znaczy na podstawowej, w 17 wszystko pick-upem na, można a było propos, ciągnąć. A propos Wiktor tego moda, to on tam miał chyba, tego o którym wspomniałem wcześniej, to on tam miał chyba 2500 koni mocy. No, no to tam wpakował. A czy nie pick-upa, tego pagi, którego znalazłem. No, no. To podobno właśnie taką zajebistą moc posiadał i no nie wiem, no chciałem go dla żartu na dedyka wrzucić, żeby zobaczyć się, pobawić, czy to tam nie będzie crashować dedyka, nie? No mówiłeś ale wydaje mi się ogólnie, bo ja wam powiem szczerze, ja bym chciał w miarę możliwości, oczywiście z naciskiem na słowo w miarę możliwości, jednak w miarę możliwości grać realnie, tak? W miarę możliwości. Na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile mamy chęci, żeby jednak część realizmu zachować. I to nie tylko dlatego, ze względu na widzów, ale dla samego jakby naszego widzimisię, tak? Tak. Żeby nie było, że w pewnym momencie mamy mody jak z kosmosu, pogramy trochę i sorry, nie gramy, bo już nas to znudziło, nie? Mhm. No i jedyne co to wiadomo, no ja tych pracowników zatrudniam, no bo się inaczej nie da, nie? No, bo jakbym miał to siać, to... O, ja tego nie widzę na tej mapie. Na tej mapie to musisz zatrudniać pracowników. Co by się nie działo, no to bez pracowników nawet ani rusz, bo się nie da po prostu. Na tej mapie się nie da. Tak to byśmy musieli grać na coś, na czymś pokroju Górali, ewentualnie Lubelskiej Doliny, czy Sosnówki może. Ale Sosnówka, no to wiadomo, nie ma fabryk, więc odpada. Górale też nie mają fabryk, więc też odpadają. W sumie wszystkie mapy, które wymieniłem, nie mają fabryk, więc odpadają, nie? Jedynie co to z takich map, które kojarzę, no to było... Na Bergmanie byśmy mogli nawet, znaczy grać tak, żebyśmy mogli siać i tak, bo tam co grałem, to właśnie tak grałem, że siałem sobie sam ten... No tak, ale no, też się to są takie mapy najlepsze na małe maszyny. Problem tylko w tym, że nie wiem, czy ty się tak z tym spotkałeś, ale ja się z tym spotkałem i powiem ci, mnie to wkurzało. Niedopracowane większość tych map było. Albo skala budynków nie taka, jakbym chciał sobie maszyny wrzucić, tylko musiałbym używać dedykowanych od modera modów, nie? Albo na przykład coś było, bo ja jednak, ja lubię zatrudnić pracownika, ja nie lubię, znaczy lubię od czasu do czasu samemu pograć, wiadomo. Coś tam zrobić, tu skosić, tam troszkę spróbować kultywacji, czy tam czegoś w tym rodzaju. Natomiast, no, co by nie mówić,
przy dużych polach już mnie to trochę męczy, tak? Tak, bo to jednak to samo cały czas. I... Ja jak grałem na góralach, jak miałem swoją właśnie tą samą serię na góralach, co grałem w 15, no próbowałem sobie ją rozmaicić jak się dało, co ja tam miałem za cuda. Zresztą wy większość tych cudów pamiętacie, moi drodzy widzowie, no bo wiecie, że to było na serii, zresztą też i u Bohuna na wjeździe to było pokazane, co tam w ogóle były za cuda, ale bez tych cudów to ta mapa by mnie szybko znudziła. No. Taka prawda, ja musiałem sobie tą mapę dorzucić tam kilka witaminek, musiałem się tam trochę pomęczyć, żeby sobie przygotować teren pod te budynki, na tyle na ile się dało, bez edycji mapy, bo nie chciało mi się edytować mapy, bawić się z jakimiś cudami. Bo ja gdzieś tam w zamyśle miałem w głowie, ale niestety, wiadomo, problemy sprzętowe mi na to nie, między innymi nie pozwoliły. Miałem w zamyśle też przygotować sobie ten zapis pod multi do 15. Gdzieś tam w dalszych planach było tak, jeszcze zanim 17 wyszła, że ja myślałem o wprowadzeniu multiplayera do tamtej serii. Czyli w sumie to, co jest teraz, tylko na innej mapie, tak? No i tam gdzieś ten plan był. No natomiast, no, jak wiadomo, plany planami, a życie wszystko weryfikuje. No wiadomo. Zresztą co ja będę mówił, większość z was, moi drodzy widzowie, doskonale o tym wie. A, my jesteśmy już praktycznie po czasie nagrania, to szybko zleciało. A nie, czekaj. Pięć po, czyli zostało nam niecałe pół godziny. Jeśli miałbym to liczyć według zegarka, ale jak przyciągniemy o 5-10 minut, to się też nie stanie nic. No nic wielkiego. No co do realizmu, to ja bym to w realu tego pola za grzyba wam nie zebrał. No mnie by się też nie chciało, powiem to szczerze. Mnie też by się nie chciało. To ile te odcinki musiałyby trwać przecież, ja bym tak chciał naprawdę wszystko... Dobra, ja zobaczę, czy tu nie ma gdzieś kompostu. No. W silosie, czy tu nie ma kompostu. A, i tu w ogóle, tu jest moja wina, tu o. Gdzie? Nie, Morfeusz, gdzie, czy widzisz, o tu. Ja teraz aktualnie nie widzę, tak czy inaczej. Więc jak coś polamiłeś, to przynajmniej ja tego nie widzę. Bo ja myślałem, że z łyżki można wrzucić. A to weź to zbierz łyżką, wysyp na przyczepę i... nie można tego zebrać, chyba że teraz bym mógł, czekaj. Bo wtedy to weź sobie tego niucholka. Weź sobie niucholka do zwierząt i tym niucholkiem tam spróbuj. Albo tym, albo podepnij sobie pod tę piątkę. Łyżkę. Właśnie. I spróbuj tym. Bo ja ten New Hollandem właśnie tym, gdzie jest... ładowaczem, loaderem. Ale on ma trochę za szeroką łyżkę, więc może tam nie być. No i nie mogłem tego w ogóle tam, bo sprzątałem u krów. I mówię, i też dowiozłem im przed tym sprzątaniem i miały te, pełno trawy. I nie mogłem władować trawę, to mówię do mieszalnika, do pasz właduję. A właśnie się nie da, bo ja też już tak próbowałem. Nie przyjęło. Właśnie ja też tak próbowałem, nie, musisz to na przyczepę wysypać i dopiero. Mhm. I dopiero się schapnęłem. Jedyne co by może przyjęło, ale to bym się musiał Jorga spytać, żeby się upewnić, ale chyba kostki i belki przyjmuje. Kostki i belki przyjmuje, tak, bo ja kostki też... kostki i belki przyjmuje. Przyjmuje, bo ja tą modyfikację miałem, wiesz, na singlu. Bo też na singlu miałem ponad 400 krów, to wiesz. A to gdzie, do którego mieszalnika polamiłeś? No, od krów. Od krów, dobra. Bo chciałem tam podjechać, zobaczyć jak to wygląda. No jestem sobie ciekawy. Zobacz. Dobra, to ja zaraz tam bo już podjeżdżam. Bo pokazywałem się dopiero wtedy, gdy zaczęło wystawać, wiesz... Poza. Właśnie ja też miałem ten sam przypał, więc ja doskonale rozumiem twój ból w tej kwestii. Jeśli można to tak ironicznie nazwać, bo sam doskonale wiem jak to wygląda, nie? Dobra, ja sobie tu może jakoś odjadę bokiem. No nie ból, ale mówię. No ja wiem. Dobra. A to co ty tu wysypałeś? Trawę. Trawę. No.
Aha, że tu jest trawa. Dobra, to można spróbować tą łyżką. No i Weź to za chwilę. traktorem za chwilę i zobaczymy, czy ja mam to wziąć. Już za chwilę. A, bo tu jest ta kopka trawy, to zielone całe. No. No Tak, dobra. tak. Dobra, to może się będzie dało to wyciągnąć. Jak nie, to będziemy mieć przynajmniej zawsze teksturę, udawać, że wszystko jest. Tak. Chyba, że ktoś zajrzy, będzie cwany i do PDA zajrzy z fabrykami. No gdzie do PDA od razu? Nie, no żartuję. Ale nie, no nie wiadomo, nie, bo tu. Spoko, jedź. Już się odsuwam. Ja wyrobię. Co ty tak bączki kręcisz? Aha, bo ty się stamtąd wysypujesz. Dobra, to ja lecę z kompostem. Ja lecę z kompostem. I ja lecę tam najpierw do fabryki z tym. No, tam gdzie były multi greenhouse. A potem polecę do któregoś z tych silosów tam. Tam gdzie byłem ostatnio, czy tam gdzie się robi te. No. Patrzcie, kurde, strzelciem, nie laciem. To może sobie przypomnę. Ten tam obok, gdzie robisz winogrona? A to winogron. O, właśnie. Chodzi ci Ale jest o ten. historię tam grape, ale tam to się wozi fertilizer i obornik. No i nie ma No. tekstury. Chyba. Właśnie. Typu. A co, wy wysypaliście to? Jakiej tekstury nie ma? Tak, doktor zebrał. Zebrał to. On No ja wiedziałem, niecałe. że zebrać to się da, On. tylko trzeba odpowiednio szeroką łyżką tam wjechać. No, bo Bo ja jak tamten budynek ładowarka. ma koli, Oj. bo te miejsca mają kolizjony i w tym cały problem. Czy taka szeroka łyżka jak z tego New Hollanda do co na co dzień go używamy, to ona tam nie wejdzie. Trzeba użyć tej spod tura. I wtedy No za łyżką. nie ma już prawie. O nie, nie zbieram. Dobra. O, kurde, zagapiłem się i patrzcie, gdzie wylądowałem. Prawie? Pojechałem sobie dalej prosto. Ty dobrze, że na tej mapie rowów nie ma też do tego. No A wiem, nie że ma, ale jest. jakbyśmy na przykład wzięli tą mapę, o której wcześniej wspominałem, czyli Norfrisische Marsch, to tam są dwie wersje, jest jedna z rowami, druga bez. Są dwie Dobra, więcej wersje nic nie i zrobię. powiem wam, byłyby niezłe jaja. Tak. Wiem, bo miałem tą mapę z rowami, pograłem na niej z pół godziny, ale tak jak mówię, no nie przypasił mi układ gospodarki, jak jeszcze zobaczyłem pola, to zwątpiłem. A potem przez czysty przypadek, dzięki kanałowi Nigde Hicks, znalazłem właśnie tamtą mapę, czyli Maverick Multifrui. A potem się dowiedziałem o tej mapie i się na nią przeniosłem. A właśnie, wiecie ile my tu mamy godzin już na serwerze nabitych? Na tym Nie. sejwie? Ponad 2900 coś. Jeśli dobrze pamiętam to, co sprawdziłem. Ale to wam jeszcze powiem dokładniej po tym. Po nagraniu to sprawdzę jeszcze raz. Mówię, tak siedziałem, jak czekałem. Aż moja przejdzie te wszystkie badania u tego kardiologa, nie? Tak wszedłem No. w UID dedyka przez telefon, bo jeszcze miałem zdalny pulpit otwarty z serwera dedykowanego. I tak patrzę, wszedłem na zakładkę Save Games. I tak patrzę na ten czas gry. Tam było 2 godziny coś. I ogólny time to było ponad 2000 nabite na Dwie sejwie. godziny coś? To może ja od rana. Tak, rano, bo ja patrzyłem rano, ty akurat w tym czasie byłeś na grze. No. Jak ja to wtedy sprawdzałem. Ja nie wiem, to była 10, 11. Tak, bo ja dzisiaj też szybko nie zacząłem tam pracy, bo tam gdzie wodziłem, to. Kurde! Zlamiłem znowu. No,
której kończysz nagrywanie? O, w pół do mniej więcej. Mniej więcej w pół do, parę minut po pół do, bo nie chcę przeciskać zbytnio. A potem najwyżej jeszcze od tak od czapy pogramy, jakbyście chcieli jeszcze grać. Najwyżej. No, najwyżej to wtedy tam. Ja bym potem już tak na razie. No wiadomo. No, ja też jutro. Dlatego mówię, że tam od was zależy, bo ja jeszcze muszę też i tak później jeszcze jedną rzecz sprawdzić, bo skręcałem laptopa, chłopaki. Udało mi się klawiaturę wreszcie przykręcić, że musiałem na nowo drugą zamówić, nie? Jeszcze muszę do sklepu maila wysłać z Kubańcą, bo przysłali mi uszkodzoną, nie? Do drugiego laptopa. No, no. Przyszła uszkodzona. Maila to wysłałem, ale muszę im odpisać, żeby mi kuriera przysłali. Na ich koszt, bo ja nie mam zamiaru płacić za kuriera. Ja się już nauczyłem, że paczki otwieram przy kurierze. Jakby, nawet no, jak ja niestety nie miałem takiej możliwości, bo jak kurier przyjechał, to mnie w chałupie nie było. No. Ale jak jestem, to zawsze ja paczkę dopiero otwieramy. On przyszedł, nie wiem, bo był chyba koło 15 u sąsiadki, a ja dopiero paczkę otworzyłem przed 22, więc wiesz. No, o czymś to świadczy, nie? No, no. To choćby nawet i tak byś kuriera już nie zastał. No tak. Nie, no bez sensu. Dlatego maila do sklepu wysłałem, ale jak się wkurzę, to pojadę, bo to w Krakowie jest. Jak się wkurzę, to przejadę się do Krakowa. Już raz w tej firmie byłem. No, no. Się przejadę i po prostu sam osobiście im to dostarczę. No, ja już się nauczyłem po tym, jak... Poza tym konowały mi faktury nie dali w ogóle. Mimo, że zaznaczyłem w formularzu, że ma być faktura. To samo z tą paczką, która teraz mi przyszła, też faktury mi nie dali. Mimo, że zaznaczyłem, dałem dane do faktury, to chyba powinni się domyślić, że mają mi fakturę wystawić. I też nie dostałem faktury w paczce. W paczce nie było, ale muszę zobaczyć jeszcze na maila. Może na maila jakieś faktury przyszły. Może, może. Bo maila nie sprawdzałem i tu jest mój problem, więc nie mogę do końca ich obwiniać, że nie dali faktury, bo może hello, ale jest na mailu, nie? No może i to. Bo tak też może być. Ale nie faktycznie, bo niektóre firmy, jak kupujesz coś na Allegro, to fakturę normalnie ci pakują do paczki. Otwierasz paczkę i masz no, zapakowany przedmiot i na wierchu fakturę. Tak to robią. Jest. I te, ja sobie to chwalę, bo tego, ale to też swoją drogą powinna być informacja. Nie dają faktury na papierku, powinna być informacja, faktura na mailu albo coś w tym rodzaju. Tak myślę, no, nie? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale ja ci powiem, ja już się nauczyłem otwierać i staram się otwierać, bo po ostatnich lekcji w tamtym roku, co była to... Znaczy nie, no to co się stało z moją paczką, z tą klawiaturą, to jest wina sklepu. Dlatego, że oni mi po prostu wpakowali uszkodzony sprzęt i tyle. No, albo sklepu, kurier. To nie jest wina, to nie jest wina kuriera, bo brakującego fragmentu tej części, którą kupiłem, i tak w paczce nie było. Więc nie no, jest wina tego, kto to pakował. To jest wina tego, kto pakował paczkę. Jeśli tak, to no. No słuchaj, przyszła do mnie klawiatura z uszkodzonym przewodem od konektora. No, no nie powiesz mi chyba, że to się uszkodziło przy transporcie, jeżeli tego fragmentu, którego brakowało, nawet w paczce nie było. No, 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 u mnie akurat nie było tak, że fragment był, no, bo to wtedy były żniwa i kombaj się zepsuł i tryby domówiliśmy. No, nie chcę mówić, że na tryby żeśmy czekali 4 dni. A 4 ale dni no... to jeszcze ujdzie w tłoku. Jakbyś coś zamawiał z Chin, to przynajmniej miesiąc czekania, podobno. No, no, chociaż no, ja miałem szczęście, bo to moje chińskie barachełko przyszło 2 tygodnie. Ale to już mniejsza z tym. Nawet no, w tydzień. Ale wiesz, nie, jak jest praca i... Dwa tygodnie czekałem na to chińskie barachełko do karty graficznej. No no, wiesz, jak kombaj musiał być użyty i wiesz, ja jeszcze jeżdżę na te... na usługi, no to wiesz, 4 dni tu już miałem dużo. No to faktycznie masz stratę, bo kombaj stoi i nie zarabia. No, no i jeszcze, bo ja że przyjechał, otworzyłem paczkę, patrzę, w trybie nie ma, kurwa, te... Tryb jest nie dość, że pęknięty na pół, to jeszcze w trybie nie ma 5 zębów.
I w No każdym zajebiście, jednym. to nie dość, że Ej, nie dość, i że w on. każdym jednym, ale zęby były na spodzie, były i mówię do niego, ty co to jest? A on mówi, że on to nie wie, on tylko dostał ciężarówkę, znaczy tego busa załadowanego z firmy i pojechał tylko. Ja mówię, że skargę piszę, a on mówi, no dobra, to dam ci fakturę, dał mi te kwity, ojciec przyszedł, bo ja nie mogę, no i podpisaliśmy skargę i... No i potem jak przyszły tryby, to nie płaciłem drugi raz, tylko wiesz, płaciłem raz i za transport w ogóle już nie płaciłem. No ja liczę, że w Tylko wiesz, wypadku już tej miałem 2 tygodnie klawiatury, którą, przestoju. wiesz, dlatego ja liczę, że w wypadku tej klawiatury, którą ja kupiłem do X220, to liczę na tym, że też nie będę płacił za kuriera. No. Dlatego nosiłem się z zamiarem, żeby do tej firmy pojechać, żeby mieć pewność, że oni mi tą paczkę dadzą taką, jak ma być. Bo może na miejscu bym to od razu odebrał, nie? No, no. Powiedzcie, co chcemy na dziesiątce? Czekaj, soja leci na 12. Już nie leci, już się zasiała. No dobra. Niech pomyślę. Coś, co nam da dobry dochód. Tutaj do Słonecznik? fabryki. Dobry dochód do fabryki. Aha. A, właśnie. Zobacz, co leci do Biscuit Factory, bo tam leci jedna uprawa. I można by to zasiać. Czego to jest fabryka? Biscuit to są jakieś ciastka czy coś. I tam wiem, że tam się przywozi trzcinę cukrową, cukier, albo buraki cukrowe, już nie pamiętam teraz dokładnie. I z tego się właśnie robią biskuity. To jest, słuchaj, to jest fabryka, która jest nad ósemką gdzieś. Gdzieś nad 9-8 i ona jest tam gdzieś pod 21 będzie. Któraś O, pod Biscuit 21. Factory. A, to ja wiem, OAT tam leci. No to można by było go zasiać, bo trochę nam się przyda na zapas, nie? No, ale całą tam? To ja, ona tu, nie, ona Dobra, to działa, weź bo ten ja ją ołat na jakieś ogarniałem. mniejsze A, pole, mogę. dobra. To weź ten ołat na jakieś mniejsze pole, tam zawieź ten siewnik, niech tam ten ołat zasieje. No to czekaj, 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 A na czekaj. dziesiątkę można by było walnąć jeszcze. Czekaj, ziemniaków mamy w trzy dupy, można by było. Buraki nam w sumie nie są potrzebne, przynajmniej na razie. Można by coś z tym multifruit, tylko pytanie co? O, O, wiem! wiem. Wybierz tam którąś z tych upraw, którą się ścina Holmerem, nie? Aha. I Na spróbuj tam dyszkę? coś walnąć na dziesiątkę, bo mam pomysł, żeby uruchomić tą sałatkową fabrykę na nowo. O. Tych sałatek. Tam mamy chyba dwie czy trzy fabryki, tam idzie Cabbage, Red Cabbage i coś jeszcze. Ty, posłuchaj, OA tu mamy 1,5 miliona, jakby co, już w magazynie. Dobra. A Na czekaj, głównej. sałatkową fabrykę mówisz, tak? No sałatki, no tam gdzie robisz te sałatki, nie? O, dobra, tak powiem się tu. Co Te tu wchodzi? sałatki warzywne. Tam gdzie się A, robi te warzywne, warzywne, bo nie te warzywne owocowe. robisz właśnie z tych kapusty, tam Red Cabbage, Cabbage i coś tam Aha. jeszcze. Poczekaj, bo my mamy... Tak, na które to było pole? Na dwójce mamy. A, białą kapustę, zieloną. Białą. No to Zieloną? czerwoną mogę posadzić na dyszce. Dobra, to lecisz z czerwoną kapustą. Bo ja miałem Red Cabbage posiać na. A czekaj, nie jest czasem Red Cabbage, a to małe i tak jest to w jakiejś tym. Czekaj. Na A, jest, jest. szóstce jest chyba. Nie. Czekaj. Co jest na szóstce? Dziewiątka jest zebrana, tam było Red Cabbage ostatnio. Bo siódemka to znowu jest zielona kapusta. Na siódemce. A na No. szóstce to ja marchewkę posadziłem. Aha, marchewkę tam dałeś, Nie, dobra. nie, źle. To nie jest marchewka. A nie, cebula. Sorry, cebula. Cebula, no. A to będzie moja robota. Jak cebula, to moja robota. Cebulok. No No wiadomo, to... trzeba przycebulić, żeby parę groszy było, nie? Tak. Nie, dobra, teraz ja się akurat nabijam z tego. Ciekawe, ile jest marchewki. Czekaj, marchewkę to składujemy tutaj obok. Tak. Marchewki Tak tam chyba dużo nie ma. No, kapust też nie ma dużo, ale kapust to jest... No, nie ma dużo marchewki. No tak, ale 60... wiesz, 500 tysięcy litrów od razu pójdzie do fabryki, tak?
można tak powiedzieć, o To dwa razy marchewkę dzień. możemy na dyszce dać. No, na dyszce możemy dać, żeby nam tam te fabryki można było uruchomić. A, bo jeszcze na dyszce czerwoną byśmy mieli. Ej, chłopaki, pamiętacie, gdzie ta... A, tu jest, dobra. Już sobie... Już nie było pytania, dobra. Na głównej jest, dobra. Dobra, lecę do tego. Lecę Lecimy zawieźć z tym tabakę marchem. Do Malborosów. Dlatego się... A się skapłem, że przecież na głównej też trochę tego jest jeszcze. O, tabakę byśmy mogli też posadzić. No można by było. Te tabako, żeby było, bo tam mamy w sumie do dwóch fabryk, bo to masz fabryka cygar i Malborosy, nie? No. To można by było ten... A, i tą wodę trzeba, kurde, wywieźć, ale to musisz tak z kanią tam pojechać. Dobra, żeby wodę postanowione zawieźć na dyszce do fabryki Jacka Danielsa, nie? Bo miałem tam tą wodę uzupełnić i w końcu tego nie zrobiłem. Dobra, gdzie miałem z tym pojechać? Aha, już dobra. I tak w okolice fabryki Jacka Danielsa, dobra. Lecę znowu tam, dobra. Dobra, to już na tycha się sieje, 17 widzę też. No dobra, to w sumie możesz nawet na wszystkie pola, które nie są zasiane, a których możemy zasiwać, to można by puścić pracownika, niech już tam sieje. Dlatego tych ciągników mamy aż tyle, nie? No. Siewników też. Dobra, sieje się wszystko. O fuck, znowu zlamiłem. A tymi zielonymi też by się dało siać? Albo dobra, na dwa... Znaczy, można siać, ale nie wszystkie uprawy. Wszystkie uprawy dobra. Lecą tylko na horszach. Bo dobra, horsze są dedykowane do Mavericka. Bo tak myślę, jedynkę to się obsieje może tą czerwoną kapustą? Tak, a to do czerwonej kapusty musisz... Do tych kapust trzeba użyć horsza. Horsza. No. Kapusty, no, ale mówię... karotki, cebulka i te inne tego typu, to trzeba horszem. Mhm. Ale takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, chyba tabakę da się tymi normalnymi Amazonami. Te podstawowe, wiadomo, też się tym da. I też część tych murki fruitów, ale nie wiem, które. Nie powiem wam teraz dokładnie, które. Też się da tym zasiewać. Jeszcze musimy pomyśleć 19. Ale to jeszcze chwila, to więc nie wiem, to tu może jakieś damy te... Na dziewiętnastce mają lecieć na przemiennie pszenica z jęczmieniem, ja to mówiłem. Bo wyście chcieli, żeby wam łatwiej słomę było zwozić. A ja mówiłem, że jedno pole ma lecieć na przemiennie na to i na... Raz na to, raz na to. Taka była gadka. Bo ja mówiłem, że pszenicę to my i jęczmień potrzebujemy praktycznie non-stop. No. I to ale w większości teraz dużo fabryk. Mamy chyba, czy jak już ci mówię. No tak jak trochę z tą soją, którą gromadzę. Chomikuję tą soję i chomikuję, bo generalnie chodziło właśnie o to, żeby ona też była w razie czego na zapas, tak? No mamy pszenicy 1 700 000, a jęczmienia mamy... 1 700 000, człowieku, wiesz co to jest na tej mapie? A, jęczmienia mamy dwa. Dwie fabryki trzy fabryki i po zapasie. Więc co to jest? To tutaj niech pójdzie ta pszenica, dobra, nie ma problemu. Tylko najwyżej nie będzie się słomy robiło i tyle. No, jeden Jeżeli sezon. Nie będziemy potrzebować tej słomy, to już mamy naprawdę sporo. Ta, daj to odpocznąć ludzie. Kurde, bo... Ale nie, bo w tym sezonie to miałem tak, zbierałem już tak 18, 17, 16, 1, teraz zbieram 19 i jeszcze na 6 miałem, bo to była moja ambicja taka, żeby na 6 sobie do BGA powozić. Ej, no co jest? Jak ostatnio tu byłem w tej fabryce, to tabako było na 50%. Pomyśl teraz, Wiktor, jak na przykład takie ze 4 pola były takie dziesiątki. Wszystko w słomie. No właśnie. Dobra, chłopaki, ja widzę, polamiłem. Znowu. Polamiłem znowu, ale tym razem polamiłem bardziej pod kątem bardziej niewiedzy niż faktycznie błędnego niż zrobienia, wiedzy, no. Bo myślałem, że tu nie ma tabako, a tu widzę, tabako jest.
Jestem w fabryce Marlboro, słuchajcie, się nie da wysypać. Bo tu jest ja pełno. Zawodziłem. Bo tu jest po prostu pełno, dlatego się nie da. Ja zawoziłem tam. Zawoziłeś tam? Bo ja się właśnie tam wybrałem, no to tu będzie trzeba pewnie wodę przywieźć. Wody też jest pełno. Ty, a właśnie, dobre pytanie. Czekaj, już patrzę. A fakty, Hanu? A nie, dobra. Jest pełno i można by odbierać stąd. A. Papierosy, można by stąd cygarety odbierać. Dobra, tutaj niech... Kur... Tutaj jest... Tu winiarnia pewno działa. Dobra, to ja lecę z tym tabako tam do tego. Tam gdzie w okolicach mleka, tam jest druga fabryka. Bo tam chyba jeszcze nie zawitałeś dzisiaj. A jestem właśnie tabakiem załadowany. Dobra, co najważniejsze to się robi. Pewnie, no na spokojnie się wszystko ogarnie. Nie, mówię. Pójdę zobaczyć, czy się browary robią, ale się robią. Robią się, robią, no piwo się będzie robić. Jeszcze jakby się można było tego piwa napić, to było dobrze. No, to też było dobrze. Znaczy nie, no jakbym chciał piwo, to ja mam w sumie w zapasie, no ale to nie o to chodziło, nie? A właśnie chłopaki, co tu jest za fabryka? Trzeba będzie się nią zainteresować. Coca-Coli. Nie. Zobacz, nie, gdzie nie, jestem. Tapnij się do czerwonego Wolfa. Bo mi się pomyliło. Ale czekaj, bo to jest fabryka, wiesz czego? Tego się używa do piwa. Ja ją tu już odpalałem raz, bo zabrakło do piwa. Do piwa? Mhm. To wiesz, do piwa. Jak do piwa? Jak do piwa idzie pszenica, jęczmień no i miel. Słód. No miel. I słód. No se... Czekaj. Tu masz tak, hops pro i teraz się tepnij do piwa. I do tego a nie, ja się uchleba jestem. I do tego jednego piwa musisz to przywieźć. Musisz ten słód jęczmienny przywieźć do tego piwa. Jak mieć słód jęczmienny? Czekaj kurna, ja się muszę tapnąć do tego piwa, bo naprawdę teraz to zbaraniałem. Powiem tak to wprost. Powiem to wprost, zbaraniałem w tym nie, momencie. Nie, dobrze mówię? Mi się zdaje, że chyba pokręciłeś, bo ile dobrze ja pamiętam, to do tej fabryki się przywoziło normalnie pszenicę, jęczmień, chmiel, wodę. I to było wszystko. No wiem. Z tego co ja tak kojarzę. No, ale to chyba tutaj, czy do czego to by było? Czekajcie, bo ja w tym momencie się trochę zgubiłem na mapie. I muszę tą fabrykę znaleźć. No i tutaj hops musisz przywieźć. No to jest to. No tak, no chmiel trzeba przywieźć, to faktycha. Ale to chyba nie tam się robiło chmiel. Chmiel no to normalnie miałeś robi. Chyba. Tu gdzie jesteś? Czekaj, brot and beer. Dobra, jestem tu. No czekaj. i do niebieskiego... A nie, znowu tutaj obok, dobra. Hop, przez płot. O, nie mogę. Dobra. I tutaj do niebieskiego piwa to musisz przywieźć. No, do tego jasnego pewnie, nie? Do niebieskiego, no. No to trzeba to przywieźć. Włączyłem latarkę. No. Trzeba to przywieźć tutaj do tego niebieskiego. Czekaj. Włączę sobie szybkie bieganie, bo zaraz mnie tu coś weźmie. Na trójkę sobie włącz. Już mam. A faktycha, tak, to jest to. No, bo ja dobra, tamtą fabrykę ja myślałem, właśnie dlatego uruchomiłem. Patrz, ja mam problem z tym, że na Dondiego, słuchaj, była fabryka, gdzie się przywoziło gówno. Płynne gówno, stałe gówno i z tego robił się chmiel. Co? Była taka mapa, na Dondiego. Na Dondiego była taka fabryka. No. Gdzie robiłeś ten chmiel i tam się przywoziło, tam się właśnie przywoziło, przywoziłeś pszenicę chyba? Chmiel i wodę. I z tego robiło ci piwo. No, bo mówię, bo ja to specjalnie tą fabrykę odpaliłem, żeby... Tam jest ona prawie pełna, bo tam brakło surowców. A, to jest do tego, dobra, bo widzisz... To jest to, że ja tej fabryki nie odpalałem. No a przynajmniej sobie nie przypominam, żebym ją odpalał. No ja czyli moja skleroza sięga czasów prehistorii, jak to na to wychodzi.
Sięga z tych czasów Epoki prehistorii. kamienia lizanego mówisz. To ty to powiedziałeś, nie ja. Co? Mój nauczyciel tak mówi. To ciekawe ma teksty twój nauczyciel, nie powiem. O, jakbyś usłyszał teksty mojego nauczyciela, to... Jest 21:30. O. Czekajcie chwilę, moi drodzy widzowie. Nie, bo coś tu tąpnęło u mnie na chałupie, wiesz? Mnie już się sąsiedzi wkurwiają, że za długo gramy. Sąsiad z dołu spadł z fotela. Sądzisz, że to to? Możliwe. Dobra, moi drodzy, to w takim razie skończymy na tych transportach. Ja jeszcze dowiozę oczywiście to, co mam na sobie i pojadę do tamtej fabryki, a potem my się spotkamy na górze i będziemy kończyć nasze spotkanie. Ej, co jest? Cef. No nic nie ma. Żyjesz? No właśnie nie mogę się z miejsca ruszyć, w tym cały problem. Ale ciężarówką czy jak? No ciężarówką, czekajcie. A, bo mi silnik zgasł. Dobra. Polamiłem. Polamiłem, bo ja go zostawiłem na włączonym silniku. Szkoda, że Jorga nie ma na odcinku, to odcinek by się nazywał Ramienie i śmianie się. Wiesz co, nie, no aż tak to chyba nie. Ale nie, słuchaj... Ale znam życie, to by Jorgu uciekał, czy śmiał. A to on tak, on by miał z tego ubaw i to dosyć ciekawe, także... Wiem, co się... Nie wiem, czy Wiktor oglądał, jak znaczy był u Jorga właśnie na tym. Oglądałem. Jak fajnie opryskiwaczem jeździł. No fajnie, fajnie, ale... No co? Jest znajomość. Wniosek ja, prosty. Jak się nie używa w myszce scrolla, no tak jest. Tak, bo mówię, jak to się nazywa. Ale nie, wiesz co, w pewnym momencie scroll też miał tam, bo tam była jakaś granica na tą kamerę. Tak. Więc tak, to też tak, nie jest, tak do końca. Ale sobie więcej widzisz. Tak, no prawda, no. Tu się z tobą zgodzę. To właśnie na Dedygu grałem i tak słuchałem i z tego oni tam chichrają. Oni się nabijali, bo mi się krzywo pojechało, jak opryskiwałem pole. Mieli z tego taki ubaw, że oni się tam poduszą ze śmiechu. Krzywo to jest mało powiedziane. Taki banan, że... Po prostu skrzywił pole, no. No, to prawda, no, było tam trochę tego, no ale... Każdemu się może zdarzyć, no przecież to nie jest, kurde, znowu taka... Jeszcze jakbyś się tym przejął, to może. Jasne, kto z kto gra? Chłopaki. Nie, no, wiesz, dla mnie to było bardziej śmieszne niż... No, śmieszne, dobrze. No, no i od tamtego odcinka chyba to, żeś wtedy nagrywał właśnie, to te, był wrzucany film przez Jorga, żeśmy właśnie skontaktowali jakoś właśnie do grania wspólnego. No, no. Tak, bo tylko że myśmy się skontaktowali do wspólnego grania po moim live'ie. No, czy może przypomnieć? A może tak. Pamiętasz, bo to było tak, ale... że ja zrobiłem live'a któregoś wieczoru i wyście byli z Jorgiem. Najpierw był Jorgu, potem ty żeś był. Tak, tak. I ja cię ściągnąłem potem do grania, tak to było. Bo ty się mnie pytał, czy moglibyśmy na multi pograć. No, 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 tylko że najpierw właśnie oglądałem, bo... Bajor był dawał linka do ciebie, czy jakoś? Tak, no tak. My sobie z Jorkiem zawsze koopa robimy pod kątem linków, nie? On ma w opisie jego kanał, ja mam jego kanał w opisie. Znaczy, on ma mój kanał w opisie, ja mam jego, nie? No, no. Zazwyczaj jak robimy łączone odcinki, no bo wiesz, co to za problem rzucić linka, nie? Ty, jest w ogóle taka sprawa, że trawy mamy 3 miliony. I dobrze. No wiesz, będziesz... zainteresowało mnie to właśnie, że na tej mapie to właśnie są te fabryki, dlatego. Bo jakby była pusta mapa bez takich fabryk, to w życiu bym się nie zgodził. No. Nie zgodził. Bym po prostu
grać, siać, zbierać, sprzedawać to bez sensu. Znaczy wiesz, no na pewno mielibyśmy tutaj, że tak powiem, trzy dupy placablesów różnych i kombinowalibyśmy jak tu grać, żeby się nie pomylić. No nie powiecie mi chyba, że nie mam racji. Tak. Raczej tam. Nawiązując tu teraz do tego, co mówiłem wcześniej, czyli do tego, że jak graliśmy, no to jak grałem na poprzedniej serii, to już miałem te fabryki, co mówiłem wcześniej. No, no. No i tak to generalnie wygląda. A my, moi drodzy, pomału zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja sobie jeszcze tylko zjadę na główną, wysypię się i w sumie będziemy kończyć, bo już w sumie jesteśmy po czasie, jest godzina 21:39. Ej, tak jak mówiłem, no tam 10-15 minut mogę jeszcze przedłużyć, tyle żeby skończyć przed 22, no bo nie chciałbym sąsiadom zbytnio wkurwiać. No bo już jeden spadł i... Nie wiem, może komuś coś spadło równie dobrze, bo... Wiesz, to jest... A po tych blokach to się wszystko niesie. No, bo to jak z płyty. Znaczy to są bloki stare, bo stare, no ale wiadomo, nie? No wiadomo, wiadomo. Ale w tych nowszych to jeszcze bardziej. Koniec lat 80. podobno, z tego co wiem. No. Te budynki, które tutaj są. Te bloki, to są jakieś. Jakieś z tego czasu. Jeśli mnie pamięć nie myli, także tak to. Także tak to wygląda. No ale tak to jest, jak mieszkasz w bloku, to się wszystko niesie, nie? Co innego jak masz swoją. Ja muszę zadzwonić, bo muszę zadzwonić. Bardzo ważny telefon. Echo masz. Spoko, nie ma problemu. Zrozumiałeś co on powiedział, bo ja go słyszałem przez echo. No... telefon wykonać, bardzo ważne. Właśnie, chciałem to powiedzieć. To dzwoń. No, tam nie ma żadnego nacisku. No, poczekamy te parę minut jeszcze. No, wiadomo. Ja jeszcze zdążę jakiś kurs z wodą zrobić czy coś. Myślę, że będziemy kończyć to spotkanie, żeby... Tak, żebyś nie musiał się jutro męczyć z... Z rzutką, tak. To jedna rzecz, a druga sprawa, żeby Morfeusz na spokojnie ogarnął swoje sprawy. No. O, no dobra. Pędzi, jutro się zapowiada fajny dzień u mnie. A co kombinujesz? Jadę na wycieczkę mam szkolną tam na targi do Poznania. PGA? Nie PGA, nie. No ze szkoły na PGA byśmy pojechali, no weź. Nie, targi... Nie kojarzę, wiesz, że nie siedzę w tym świadku niczym, że tak powiem. Zwierzęta, chów zwierząt. A, coś w rodzaju Opol Agry. No, coś w rodzaju, tylko że zwierzaki są. Najbardziej tu mnie rybki ciekawią, ale to nie wiem czemu. Nie wiem, mnie kumpela rozwaliła, bo ma w chałupie. Miała podobno ryby, teraz się kupiła, jakiś czas temu kupiła się chomiki, a teraz się kupiła kota. I kot zjadł ryby i chomiki. Nie wiem, wiesz co, mnie to trochę śmieszy, ale mówię, to jest ich prywatna sprawa, więc... A ja nie wiem, mnie ciekawią ryby, bo wiesz, rybka lubi pływać. To chyba jedyne zwierzę, które mógłbym mieć w domu przy założeniu, że nie musiałbym się martwić o wymianę wody i żarcie. Nie, jak rybką nie wymieniać wody, no. No trzeba im wodę wymieniać co jakiś czas. No trzeba właśnie, no i... A u ciebie też na chacie pewno ciepło jest bardzo, bo jak te wszystkie serwerownie i w ogóle to te... Znaczy serwerownie, no tam jest kilka komputerów, no ale one też aż tak dużo ciepła nie dają. No, dają no. Te kilka stopni więcej w mieszkaniu, ale nie jest to tam, wiesz, jakoś... Nie wiem, nie mam z tego agregatu ciepłowniczego, nie? To bez przesady. No.
Tym bardziej, że weź pod uwagę, że większość tego sprzętu to są komercyjne sprzęty, znaczy komercyjne, może inaczej. Są to sprzęty tak zwane konsumenckie, nie są to typowo serwerowe, nie? No. Przecież są dedyk wisi na laptopie, na zwykłym laptopie. Do tego co, serwer nadany, no to wiadomo, że tam jest jakiś NAS, no to też, no i jest to firmowa sprawa. Router no też jest biznesowy, no dobra, no ale... Ale reszta to też są jakieś tam firmowy equipment, który wiesz. No, który daje ciepło takie, że... No, to jest wszystko tak dobrane, żeby jak najmniej prądu brało, nie? Żeby mnie to jak najmniej kosztowało utrzymanie tego. No, bo wiadomo, jak się tak jakby nie zarabia na siebie, to... Znaczy, no wiesz, ja tu też nie mam zbytnio warunków ani pomysłu na zarobek. Bo na przykład co, mógłbym miejsce na hosting sprzedawać. Ale żeby to robić, to musiałbym mieć w kuj łącze i do tego jeszcze wiadomo, nie? No. Dlatego dochodziłaby jeszcze kwestia, wiadomo, sprzętu, konserwacji tego i tak dalej. Też są znaczy też... pomysł jest, ale... Nie opłaca się. Powiem ci, nie opłaca się. Nie opłaca się, powiem ci szczerze, nie opłaca się to robić. Będziemy tworzyć serwer do Minecrafta i... Oj, nic mi nie mów o Minecrafcie. Kumpela to mi tak suszyła dupę, żeby grać z nią w Minecrafta. Możemy pograć. Miałem kontakt, ja jej powiedziałem prosto z mostów internetowych, klocki Lego to ja grał nie będę. Jak tą grę raz odpaliłem, to taką grę okrzciłem i tak zostało. A co ci w Minecrafcie nie pasuje? Po prostu jakoś mnie ta gra nie ciągnie, o to chodzi. Fajowy, klocki upada. Ja nie umiem tej grze grać w ogóle. Obsługiwać, jak się gubię w tej grze. To raz próbowałem grać i... Ja, buduję znaczy, fajnie. Ja nie mówię, że ta gra jest zła czy coś. Tylko po prostu ona mnie leży klimatem. No jakoś nie się do niej wiesz. Dostosować ją, tak bym to skomentował. No, pamiętam zawsze te... Wiesz, zawsze... Pewne gry, które zagrasz, bo je lubisz. A są pewne gry, które... Z jakiegoś powodu nie trafisz po prostu. Tak. I to nie jest to, że nie wiem, uważasz, że ta gra jest do dupy i w ogóle. Tylko po prostu jakoś gra ci nie leży i nie wiesz nawet do końca co tak. Ja tak właśnie mam, że ja po prostu nie wiem. Po prostu gra mi nie leży i tyle. Próbowałem dzięki, więc wiesz, no. No wiem o co chodzi. No ja akurat nie, zawsze mnie wkurzało w Minecraftie, bo grałem z paczką znajomych, no z, wiesz, to wtedy czasy podstawówki, gimnazjum. No i zawsze jak pobudowałem sobie ładnie to i w ogóle, że nikt nie chciał trzymać w ogóle swoich rejonów. Czyli, że, bo my wtedy w jaskini takiej mieszkaliśmy i mieliśmy takie odnogi w tej jaskini jak były, to każdy miał tam swój domek i nikt nie chciał trzymać po pierwsze swoich rejonów. Czyli tej odnogi, a po drugie jak zawsze wychodziłem i na drugi dzień wbijałem, albo po chwili, to wszystko było rozwalone. Dobra, znowu polamiłem jak to ja. Dobra, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A co tam, paliwo wozisz, czy co? Wodę. Ale pojechałem do fabryki Marlboro, a tu pełno wody. To jest pełna ta fabryka prawie. Ona już jest całkiem pełna. Tam czyli wszystko trzeba odebrać papierosy i ono znowu ruszy. No no. Dobra, cygarety, ja będę opowiadał cygarety, bo jakoś tak mi przyszło do głowy. Przypomniałem sobie stare powiedzenie na papierosy i tak jakieś. Nie wiem, czy to powiedzenie, czy nie. Znaczy nie, no u nas na Śląsku się różnie określą grę, że ja to gdzieś słyszałem. Ktoś go dał słowo cygarety, brał papierosa, no to kodok, dobra. Coś tak zostało. I sobie zakodowałem, że cygarety to papierosy i tak zostało. Mhm. Bo jeszcze za bajtla tak było. Ja tak trochę łykłem tego jednak śląskiego, tym bardziej teraz jak pracowałem tam gdzie robiłem ostatnio, tam u nas chłopacy to po śląsku gadali tam rzeczy. Ta, lizłeś trochę? No lizłem trochę, no bo u nas w domu to się normalnie po polsku mówi. Godo. Ale normalnie się bada po polsku i tyle. No no. Nam po śląsku, bo wiadomo, rodzice to też tak nie do końca ze Śląska, więc też. Tak, tylko. No
Ale ja się uważam za Ślązaka, bo się tu urodziłem i koniec. No. Co by nie mówić. W Śląsku to mi się podobają. Nie jestem rodowitym Ślązakiem i nigdy nie będę, no ale... Mam prawo się uważać za Ślązaka, bo się urodziłem tutaj i żyję tutaj. No, wiem o co chodzi. No, na Śląsku tam u ciebie to fajne mi się wydaje, bo wiesz, bo u mnie to płasko jak na stole, a u ciebie jednak trochę tych górek, dołków. A to bardziej tam Zagłębie, tam bardziej w kierunku Cześka, to będzie bardziej bliżej Zakopanego. No, ale tam. U ciebie też są, co nie? Znaczy, u nas tu też są, ale to mówię ci bardziej na dół. No. Leci bardziej na dół, czy bardziej w kierunku też granicy tam niemieckiej, to tam też, ale tak to... No, no. No, bo ty tam bliziutko do niemieckiej. No, aż tak blisko to nie mam. Zobacz sobie, gdzie są Katowice, a gdzie jest granica niemiecka. Polsko-niemiecka. No. Wiadomo. No właśnie. Dobra, chyba zakończymy bez Morfeusza, coś mi się wydaje, bo zanim on wróci, to zdąży mi się zdrzemnąć. Jeszcze tylko zajedzę na główną i myślę, że będziemy kończyć, no już trudno. Zadzwonił, to już dołączy do nas po tym, jak skończymy. Dobra, to ja lecę na główną, spotkamy się na główną, ale ja sobie dojadę, także spokojnie możesz jakąś maszynką dojechać. Kimś samochodem. Spoko. Nie, ja rekreacyjnie się przebiegnę. Chyba, że maluchę mam podjechać, no to... To weź sobie malucha od zwierząt, przetargaj ją na główną, przejedziesz się kaszlakiem. Spoko. Ty jedziesz, co nie? Ja jadę sobie tym, z kanią. No, ile tam z kania idzie? 8 dych. 8 dych, 90 no, potrafi wydoić. Przy najwyższej wersji silnikowej. Ale ja tak z taką prędkością to rzadko jeżdżę. Bo wiesz, że można się z kanią łatwo wywrócić. Można. Wiem, i można ją łatwo zatopić, co nie? A to raczej tak, no można wtedy. No ja... Można, jak źle wjedziesz, to tak. Ta, trzy razy już się zdarzyło. Pokazywałem. Tak, trzy razy w jednym dniu ludzie, żem utopił z kanią. Tak, przypomnij mi tylko po odcinku, żebym ci wysłał, wiesz co. To sobie no, też hasło do gry na admina z webu i ściągniesz. Bo mi się nie chce tego szukać. Jakbyś ci dam pan do webu i pasy, to sobie z tego ściągniesz. I jak podoba ci się te kamery, co tam porobiłem, nie? No fajne. Ile ty tam lecisz? Ile mam? 70 w tym momencie. Dobra. I ciągle rośnie. 83, no ale potem będę zwalniał, więc lepiej na tempomacie nie leć, bo mi w dupę przywalisz. No leci tym maluchem, leci. Możesz go cisnąć. Spokojnie, trzymam 83. I tak jestem, zwolniłem do 78, żebym czasem ci w dupę nie przywalił. Przy stówie. Przy stówie to znikasz mi z mapy, słuchaj. Kurde. Nie, mówię w zakręt przy stówie, ale... No nie, to przy stówie to bym się tu wywrócił na bok. Nie, pusta to nie taka wywrotna. Ale zdziwiłbyś się. Mówię ci, zdziwiłbyś się. Ale ty, co to za wyprzedzanie po prawej stronie drogi? No to w Polsce można, na autostradzie możesz. Ale tu nie masz pasów na autostradzie. No i tu nie ma też autostrady. Nie, no, ja się nabijam, bo to jest... Nie, ale jak... tak serio to chyba można na autostradzie, bo... Znaczy, tak mi się wydaje. Z tego, widziałem... co wiem, przepisy, z tego co mi ojciec kiedyś gadał, to jest tak, że prawy pas jest do tych, co jadą najwolniej, czyli najczęściej dla autobusów, ciężarówek, tak. I lewy jest zazwyczaj do wyprzedzania. Jeśli tych pasów jest 3, no to wtedy to się rozchodzi. Pierwsze dwa są takie, wiesz, najwolniejsi, wolniejsi i potem do wyprzedzania ten ostatni.
Podobno. Kurde, ten maluchem to... No rzuca nim, miota nim jak szatan. No, ale nie, mówię o tym, że w porównaniu do Skani to... Ta, maluch... No to jest maluch, no to jest kaszlaczek. Ta. A jak mu wsadziłem silnik ty, a ja białego odstawiłem, a teraz znowu gdzieś zniknął biały. Dzisiaj go odstawiłem. Do garażu włożyłem. A czemu? A czemu on tam jest? Bo tam stoją maluchy. Tam zrobiłem teraz miejsce na garażowanie maluchów. Czy mogą stać pod domem, czemu nie? Ale jak nie używamy malucha, to niech tam stoi, nie? Aha, a ja ten, a ja myślałem, że wiesz, to ja go sobie ładnie odstawiłem ten. A, wodą lejesz? Tak, ja go tu zostawię, on tu będzie stał, ja już u ciebie idę. I będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bo myślę, że już najwyższa pora, żeby skończyć spotkanie, także... Dobra, muszę wyłączyć tego moda na szybkie bieganie, bo zaraz nie wyrobię. Kurze mnie ten mod, że zawsze zapominam go wyłączyć wtedy, kiedy trzeba. No dobra, moi drodzy. Ponad półtorej godziny odcinka, moi drodzy, grubo ponad półtorej godziny. No trochę się tutaj... My oczywiście nie zrobiliśmy wszystkiego, co było w planie. Ja teraz już tak tylko na szybko zerkam na pole, jak widzicie, na 18 się, na 17 się sieje, 18 rośnie, 10 się sieje, także moi drodzy, tak to wygląda. 19 się zbiera. Aha, bo tam, co tam zbierasz? Słomę. Tak. Aha, bo tam jeden pracownik, bo tam zostawiłeś te pewnie, nie? Na follow me. No, dobra, to niech to leci na spokojnie. Mamy, moi drodzy, w zasadzie tym akcentem pomału się z wami żegnamy. Jeszcze tylko oczywiście wiadomo stałe zakończenie, czyli moi drodzy, pamiętajcie o tym, że oczywiście guzior subskrybuje jest na dole pod filmem. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie do filmu, jeśli chodzi o nagranie i takie tam. Sekcja komentarzy jest oczywiście dla was, no a jak jesteście nowi i walniecie suba, to pamiętajcie o tym, żeby oczywiście nie zapomnieć o dzwoneczku i wszystkich powiadomieniach. Będę o tym za każdym razem przypominał, ze względu na to, że nie każdy o tym pamięta, że bez dzwoneczka powiadomienia o nowościach nie wpadają, na pewno. No, na pewno. A druga sprawa, moi drodzy, to pamiętajcie też o kciuka w górę, bo im więcej, tym większa szansa, że więcej osób, która nie ogląda mojego kanału na co dzień, będzie jako nowi widzowie na kanale, czyli zobaczy materiały, które będą dla nich proponowane, a nie będą jakby z ich subskrypcji pochodziły. No i tym akcentem, moi drodzy, my kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy was oczywiście w miarę możliwości za tydzień, o tej samej porze, ponieważ ten odcinek ukaże się w sobotę, a my pewnie będziemy znowu w czwartek go nagrywali. No, najprawdopodobniej tak przystępne. No, najprawdopodobniej tak będzie, że w przyszłym tygodniu w czwartek będziemy kręcić następne spotkanie dwójkowego gospodarstwa. No i kończąc nasze spotkanie, oczywiście, moi drodzy, jeszcze nie zapomnę tylko wspomnieć, moi drodzy, że jesteśmy w Farmingu 17 na mapie Faktory Farm 5.2. No, tak, to prawda. W sumie, no, w tym spotkaniu, no i oczywiście na prywatnym dedyku, tak, w Farmingu 17. Tak. Więc, no to by było na tyle. A co do kwestii dedyka, tak jak już mówiłem wielokrotnie, linki macie w opisie, to sobie możecie zobaczyć wszystkie informacje, jak się takie dediki stawia i tak dalej, wszystko tam jest. Tak. Jest do tego podlinkowany w opisie do filmu materiał. Dobra, moi drodzy, to my się z wami żegnamy. Zapraszamy was oczywiście na następne odcinki, na następne produkcje. Być może na kanale coś nowego się pojawi, ale co się pojawi, czy się pojawi, to jeszcze decyzja nie zapadła. No. Mam nadzieję, że w tym samym składzie, czyli w miarę pełnym składzie się spotkamy na farmingu. W tym sensie w miarę w pełnym sprawie w składzie, no bo miałem tu jeszcze na myśli oczywiście córkę Morteusza, która też od czasu do czasu się pojawia na odcinkach.
Dobra, to jeśli chodzi ode mnie, no to to jest tyle. Ja jeszcze tobie, Wiktor, daję głos. Chyba, że Morfeusz też tu gdzieś żyjesz, to też się odezwi. No to chyba się nie odezwie. Chyba jeszcze gada przez telefon. No chyba. No to co? No to tutaj Hisashi wszystko wam powiedział. Lajkujcie, subskrybujcie. Chłopaka. No, no to elo. No, to z mojej dobra, strony trzymajcie wszystko. Się moi drodzy, to było na tyle. A my tak jak już wspomniałem, jeszcze tylko szybki zapis gry. No. Póki pamiętam. No i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. No i do następnego. Elo.